Witaj, Elu. Co słychać? Pierwszy raz postanowiłam się odezwać. Miło cię słyszeć, Elu. Cieszę się bardzo. No przepraszam za spóźnienie małe, bo tutaj musiałam się jakoś zorganizować w domu. Nagrywam sobie wideo tej rozmowy. Tak planuję godzinę rozmawiać, niecałą, także niedługo. No i po prostu myślałam, że tam powiem na parę tematów. Natomiast pojutrze mam live'a, czyli w piątek, 29 kwietnia. No a dzisiaj nakręciłam taki daily vlog, to on w nocy się wgra na kanał, będzie można jutro zobaczyć taki daily vlog z tych poprzednich dni. Nie wiem, macie do mnie może jakieś pytania? Drodzy widzowie? Może na początek, jak ci minął dzień? No, wszystko dobrze. Nic ciekawego ogólnie, co tam pisze na Discordzie, co słychać, to właściwie szkoda tracić czasu na to. No byłam tam na tym wzgórzu dzisiaj, na spacerze, na Skałkach Twardowskiego i jedna dziewczyna z Discorda, Asia, z Wadowic była. To chciałam ją pozdrowić, nie wiem, czy będzie słyszała naszą rozmowę. I jeden chłopak jakiś z któregoś serwera Discorda takiego hejtującego mnie robił gdzieś tam za drzew zdjęcia nam. I jeszcze dwie dziewczyny nad jeziorem siedziały, które mówiły, że też mnie szukały, ale nie znalazły nas. Także cztery osoby udało mi się wyciągnąć dzisiaj nad jezioro. Skałki Twardowskiego 300 metrów od mojego domu. Słuchajcie, ja się chciałam dzisiaj spotkać, bo tak ogólnie to nie mam nic do powiedzenia ważnego, poza tylko tym, że no miałam ostatnio konflikt z tym serwerem Discorda Pijania Belweder. Dosyć poważny. Zablokowali mi profil na Discordzie na 3 dni, ten mój główny. Korzystam sobie z drugiego zapasowego teraz. Jutro odzyskam mój profil, ten co zawsze mam, tam mam dużo poczty nieprzeczytanej. No i jeszcze z powodu takich masowych zgłoszeń zablokowano mi konto na Facebooku na tydzień, ale tam no będę się, odwołałam się już jeśli chodzi o Facebooka, bo tam bezpodstawnie, a jeśli chodzi o Discorda, no to były podstawy, bo pokazałam zdjęcia jednej dziewczyny z serweru Przystanek Kozborowo i jeszcze opisałam administratorkę Pijani Belweder, więc w sumie no złamałam pewne te zasady social media, więc zasłużenie dostałam tą blokadę. Słuchajcie... Ja mam pytanie, Elu. Ja mogę powiedzieć? Jak odniesiesz się do swoich słów, gdzie pralka powiedziała, że to było kłamstwo z tym gwałtem i dzieckiem? Pralka napisała, że to jest zmyślona historia, byś mogła się odnieść do tego. To znaczy ja już na ten temat się nie chcę wypowiadać, bo ja dużo po prostu już mówiłam na ten temat. To, co tam napisałam w tym opisie, no to to jest wszystko po prostu zgodne z faktami. Ona do mnie dzwoniła, sama mi opowiadała te wszystkie szczegóły. No a jeśli kłamała, no to ja już przecież nie wiem, jak to wszystko wyglądało. W każdym razie właściwie to nie chcę do tego wracać, bo ogólnie to chciałam wykorzystać tą sytuację, że mam... że, prawda, tą blokadę dostałam na tym Discordzie i to mnie sprowokowało do takich przemyśleń. No ja już na ten serwer Pijania Belweder na pewno nie wrócę. Na serwer Przystanek Kozborowo też nie zamierzam wchodzić. Na serwer Radio Cyglarska, który też mnie hejtuje, to tam nie mam w ogóle dostępu. I chcę się po prostu odsunąć. No nie będę po prostu tego śledzić. Ja w ogóle chciałam powiedzieć taką rzecz, że my jesteśmy z Markiem bardzo psychicznie zmęczeni po prostu tym, co się dzieje na tych serwerach. Obydwoje
Rozmawiałam dzisiaj z Markiem przez telefon, to powiedział, że on po prostu już od dłuższego czasu ma depresję z powodu tego wszystkiego, co się dzieje. A ja się czuję tak samo. I no, ja chciałam po prostu powiedzieć taką rzecz, że ja po prostu my nie chcemy być przesłuchiwani, żeby cały czas nam zadawano pytania o tam o nasze jakieś prywatne sprawy, czy wspólne razem, czy każdemu z osobna. Bo to po prostu poszło wszystko za daleko. Co innego, jak ja tam na przykład w porozumieniu z Markiem sobie coś opowiadam na filmach, czy nawet piszę. Ja jak na przykład coś opisuję i mam jakieś pomysły, to ja mu zawsze na Messengerze wysyłałam pytania, czy mogę coś opisać, screeny jakichś różnych wpisów przed publikacją i on się wypowiadał, czy się zgadza, czy się nie zgadza. Natomiast takie po prostu przesłuchiwanie to no, cały ten konflikt z tym serwerem Pijania Belweder powstała dlatego, że ja byłam taka zażenowana, że Marka zaczęto wypytywać o wszystkie szczegóły, czy my chcemy zamieszkać razem, czy chcemy mieć dzieci, jakie tam plany. No to są po prostu takie pytania. Przecież nie ma czegoś takiego w realnym świecie. Są różni ludzie, przeprowadza się wywiady, pyta się o pracę zawodową, o sprawy rodzinne, to tak bardzo ogólnie, prawda? Nie ma czegoś takiego. Ja się z czymś takim nie spotkałam, żeby tak po prostu kogoś przesłuchiwać o wszystkie aspekty jego życia. No to jest taka przemoc psychiczna i ja sobie nie życzę, żeby Marek był cały czas przesłuchiwany w sumie na mój temat, prawda? Bo on w dobrej wierze wchodzi na te różne serwery i tam po prostu się go pyta o różne moje sprawy prywatne, których ja na przykład nie chcę ujawniać. Jak wygląda mój tryb życia, o moje relacje z córką, z byłym mężem, z matką, tam po prostu, no nie będę teraz wyliczać. Chodzi o to, że to jest co innego, jak Marek sam na live'ach coś opowiada o sobie, bo ma taką ochotę, albo ja na live'ach coś mówię, lub na tych filmach. Na live'ach ludzie piszą na czacie pytania. My możemy, odpowiadamy na te, na które chcemy, a innych nie czytamy i nie odpowiadamy, prawda? A na tych przesłuchaniach na Discorda pada pytanie i nie wiadomo, jak się zachować. Ja się potrafię wycofać, nie odpowiedzieć, wyłączyć się, a na przykład Marek odpowiada na te wszystkie pytania. To jest po prostu... No my mamy swoje życie, po prostu prywatne. Wypytywanie człowieka o takie różne szczegóły to jest nawet niebezpieczne, ujawnianie różnych faktów z życia. Więc ja po prostu na to nie wyrażam zgody, żeby on był przesłuchiwany, ja. Dlatego ja się wycofuję, nie będę do tych Discordów obcych w ogóle wchodzić i będę cały czas prosić Marka, żeby nie uczestniczył w tych przesłuchaniach. Ja mogę się zapytać o jedną rzecz, bo ja rozumiem, że tak jak mówisz, że jesteście zmęczeni psychicznie, ty i Marek, bo cały czas jest gadany. No ale powiedz mi, Ela, o czym rozmawiać, jeśli jedyny temat, jaki jest przez ciebie poruszany, to jest Marek? No, z drugiej też strony, Elu, jeżeli mogę coś wtrącić, no to Marek nie ma 5 lat i tak jak ty w momencie, kiedy czujesz się niekomfortowo z pytaniami, po prostu możesz wychodzić z kanału głosowego i nie uczestniczyć w tej rozmowie. Tak samo Marek może to zrobić i nikt go jakby nie trzyma na tym kanale, więc to też trzeba na to popatrzeć. Znaczy ja, no nieprzypadkowo, prawda, na moim serwerze Gang Eli Gavin teraz się wypowiadam i chciałam właśnie prosić moich fanów, w tym momencie osoby, które mnie popierają, żeby cały czas wywierały wpływ na Marka, żeby on po prostu nie brał udziału w tych przesłuchaniach, bo ja tego nie chcę. To jest dla mnie, to jest działanie na moją niekorzyść, wypytywanie o różne szczegóły, o których ja nie chcę po prostu mówić, prawda? Takie po prostu przesłuchiwanie, wypytywanie, szukanie informacji. Po co są te przesłuchania? Czemu służą te przesłuchania przez hejterów? Po to, żeby potem wzywać policję. Była policja u mnie 2 dni temu wieczorem, ponieważ ktoś zawiadomił, że ja próbuję popełnić samobójstwo. Nie wpuściłam tej policji, dobijali się 30 minut, bo słyszeli w środku mieszkania, jak przekręcałam zamek. Przyszli o 11:30 w nocy.
Dziecko nie było w stanie w ogóle spać. Potem pojechali, zaczęli szukać mojej matki. Pojechali do mojej matki. Potem o pół do pierwszej w nocy znowu do nas wrócili. I wymuszono na mnie tam dystrybutor telefonicznie już wymusił, żebym otworzyła te drzwi. Otworzyłam. Pół godziny przesłuchania. Oni mają po prostu w mundurach kamery. Nagrywali mnie do pierwszej w nocy. Córka po prostu nie spała. Ledwo wstała w ogóle do szkoły, bo musiałam ją dać do szkoły, bo miała tam ważne lekcje. Dziecko jest w bardzo złym stanie. Dzisiaj Marysia miała taką sytuację, że dostała w szkole histerii, płakała na dwóch lekcjach, w trzech przerwach, wzywali wychowawcę, co się dzieje z dzieckiem, dlaczego ona tak płacze. To jest po prostu reakcja na to, no, dwie godziny policja szturmowała nam drzwi dwa dni temu w poniedziałek, bo ktoś, prawda, zawiadomił, zwoływano się albo na serwerze przystanek Kozborowo, albo na pijania Belweder. Ja to mogę udowodnić, mogę przedstawić dokumenty, że była taka sytuacja. I po prostu, no co ja mam zrobić, prawda? Przecież ja nigdzie nie pisałam, że ja chcę popełnić samobójstwo. Dlaczego ludzie nam wzywają tą policję? Dlaczego nie pozwolicie spać mojej córce? Gdzie ja się mam przeprowadzić? Mamy spać w samochodzie czy w lesie pod namiotem? Przecież to jest w ogóle takie nieludzkie znęcanie się. Czym sobie zasłużyłam na to? Po prostu, no co byście powiedzieli tej małej dziewczynce? Dlaczego ona nie może tutaj w tym mieszkaniu spać? Dlaczego ona nie może spać? Gdzie ja mam z nią iść do hotelu? Co ja mam zrobić? Przecież ja nie mam drugiego mieszkania. I po prostu te przesłuchania Marka i mnie służą cały czas, mają na celu wyłudzanie informacji o naszym trybie życia, o różnych takich szczegółach, dokucza się nam. Nazwiska w tych donate'ach. Marek w ogóle, kupiłam mu tego laptopa. To znaczy, prawda, tam oboje uczestniczymy w kosztach tego, więc nie mogę powiedzieć, żebym tam na niego coś wydawała. To ja tylko tak w pewnym sensie wprowadzałam w błąd, bo my ogólnie z obydwu stron wydajemy pieniądze na jakieś tam wspólne sprawy, spotkania, więc nikt nikomu nic nie sponsoruje. W każdym razie Marek nie robi w ogóle live'ów, nie wiem, czy zauważyliście, bo tak go strasznie zwyzywano, że on nie jest w stanie. No, nie jest w stanie. Ja poświęciłam czas, żeby tam, kilka razy pojechałam do sklepu, poświęciłam parę godzin, żeby mu pomóc, żeby się cieszył, żeby sobie robił te live'y, miał te donate'y. I nie może tego robić, bo go tak strasznie zwyzywano i tam jak byliśmy w tym Władysławowie i tutaj, że przestał po prostu robić. No nie może robić. No, a dlaczego on nie może robić? Przecież on nie robi nic złego. No chciał live'ować, no mieszka w mojej miejscowości, ma ciężką pracę. Jedyna rozrywka dla niego, jakaś jego pasja, cieszył się z tego bardzo i nie robi tego, no ludzie mu to po prostu zniszczyli, ale dlaczego, co on, jaką krzywdę on komuś zrobił, więc po prostu, bo na przykład ja jestem wyzywana tak samo, prawda, ale ja jestem trochę twardsza, bardziej odporna psychicznie, chociaż widzicie, co się ze mną dzieje, płaczę, krzyczę, denerwuję się, sygnalizuję w internecie, że mam depresję, że jestem przygnębiona, że się źle czuję psychicznie, że się źle czuję fizycznie. Taka ilość takich strasznych wyzwisk w tych donate'ach, przysyłanie tej policji cały czas, przysyłanie jedzenia, przysyłanie lodówek, aparatów fotograficznych do zapłacenia, jakichś po prostu różnych, były lodówki, szafy, prawda, jedzenie, no to jedzenie to setki razy, prawda? Aparaty fotograficzne, kabina prysznicowa, złośliwie z jakiejś z drugiego krańca Polski są zamawiane produkty. Po prostu tutaj się do mnie sąsiedzi w ogóle nie odzywają. Jak dziecko wychodzi z klatki, to złowrogo wszyscy reagują. Jak mnie ktoś widzi tutaj pod domem, to wszyscy się odwracają. Jakbym coś by mi się stało z samochodem czy z czymkolwiek, to ja nie mam tutaj kogo poprosić o pomoc, bo wszyscy się mnie po prostu boją. Kiedyś mnie wytargali z domu po prostu pogotowie ratunkowe. Dziecko zabrała policja do mojej matki, chcieli ją wziąć do izby dziecka. Mnie zawieźli do szpitala psychiatrycznego. Psychiatra stwierdził, że nic mi nie jest, nie, wcale nie próbuję popełnić samobójstwa, ani nie mam żadnych myśli samobójczych, wróciłam do domu. Ja mam 50 lat, nigdy nie miałam żadnych prób samobójczych. Dlaczego ciągle mi się to pogotowie przysyła? Przecież
dlaczego ja nie mogę pracować, dlaczego dziecko nie może chodzić do szkoły, dlaczego my nie możemy żyć, dlaczego Marek nie może live'ować. Tylko dlatego, że ja się wypowiadam na te tematy polityczne w tych moich live'ach, że popieram Prawo i Sprawiedliwość. Przecież ja nie obrażam ludzi, którzy mają inne poglądy polityczne. Dlaczego ludzie nie pozwalają nam po prostu normalnie funkcjonować? No więc byłam na tej pijani Belweder i na tym serwerze przystanek Kozborowo. Tam administratorzy publicznie, jak Marka już nie było, insynuowali, no oczywiście, że jestem alkoholiczką. Że, punkt drugi, że utrzymuję się z prostytucji. Jak ja się utrzymuję z prostytucji, jak ja od pół roku informuję, że ja się z jednym, jedynym chłopakiem spotykam, pracuję zawodowo, staram się, przygotowuję się do tych live'ów. Na jakiej podstawie te twierdzenia o tej prostytucji? Ten alkoholizm, prawda, cały czas, gdzie, kiedy byłam pijana, jakieś tylko na live'ach eksperymenty pojedyncze, sytuacje na palcach jednej ręki mogę zliczyć, że mi się plątał język. Ponad 1000 filmów na moim kanale, gdzie sobie po prostu to wszystko ładnie przygotowuję i jaki alkoholizm, prawda? Następna rzecz, insynuowanie, że jestem oszustką, że okradam klientów, że nierzetelnie pracuję. Na jakiej podstawie te twierdzenia? Rozpowszechnianie informacji o jakichś nieprawdziwych chorobach, że mam HIV, że mam choroby weneryczne, że mam grzybice, że się nie myję, że śmierdzę. No przecież to jest po prostu jakiś horror, prawda? Niszczenie mojego wizerunku przedsiębiorcy, zrzeszanie się na tych wszystkich grupach, podawanie sobie adresów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mojego rejonowego, do szkoły mojej córki razem z telefonami i mailami, do mojej matki telefony udostępniane, prawda? Do ojca dziecka, do sądu rodzinnego, do kuratora rodzinnego, na policję, do prokuratury, do Urzędu Marszałkowskiego skargi, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do ZUS-u. Jestem cały czas wzywana, albo ktoś przychodzi. No, to po prostu poszło za daleko. No przecież to jest jakiś horror. To jest jakiś horror, więc ja chciałam po prostu powiedzieć taką rzecz. Jeżeli coś mi się stanie w końcu, albo dziecku, albo Markowi, czy tam moim bliskim, prawda? Ja was chciałam prosić, moi fani, widzowie, żebyście po prostu zawiadamiali policję, żebyście dotarli do tych ludzi, którzy doprowadzą do naszej śmierci, bo to w tym momencie to już nie jest jakaś tam zabawa, to nie jest śmieszne, to jest walka na śmierć i życie. To nie chodzi o to, ja coś powiedzieć, że ktoś robi żarty. To jest sytuacja, która może doprowadzić do tragedii mnie, moją córkę, osoby, które mają ze mną kontakt. To poszło po prostu za daleko. I dlatego chciałam się po prostu wypowiedzieć. I nie chcę, żeby... Hejterzy są hipokrytami. Oni cały czas mnie po prostu prowokowali. Ja jestem człowiekiem, więc działam spontanicznie. Też, prawda, też się kłócę, też czasami udostępniam dane o tych ludziach, którzy mnie gnębią, bo już po prostu nie wiem, co robić. Wtedy się odwraca kota ogonem i się twierdzi, że to ja jestem hejterką, że to ja jestem stalkerem. Ale przecież ja nikomu nie wysyłam policji, pogotowia, kabiny prysznicowej. Nie piszę na nikogo donosów. Przecież ja tego wszystkiego tak, nie tylko robię. Tylko, że problem robiłam. Tutaj polega na tym, że ty zdradzasz bardzo dużo nie wiem, na którym momencie mnie przerwało. Problem tutaj polega na tym, że ty przedstawiasz bardzo dużo rzeczy, informacji z życia prywatnego, szczegółów i takie, nawet jak teraz, że była u ciebie policja, nie mów po prostu takich rzeczy, a hejterzy nie będą takich i innych rzeczy i też hejterzy nie będą mieli punktu zahaczenia, żeby to dalej ciągnąć. Bo to jest koło się cały czas będzie toczyć, cały czas będzie się zataczać, to cały czas będzie się powtarzać ten mechanizm. To do niczego nie prowadzi. Może po prostu najlepiej zacząć moim zdaniem, gdyby jak najmniej informacji takich prywatnych typu opieka społeczna i tematów wrażliwych typu dziecko, co się z nami działo, że była policja w ogóle.
moje zdanie jest takie, żeby takich rzeczy w ogóle nie ujawniać. Bo to nakręca. I to potem oni właśnie przekręcają, jako że mogłabyś być niedobrą matką. W takim świetle ciebie będą stawiać wtedy hejterzy. No bo taki jest ich zamysł, tak? No ale jak nie ujawniać? To ujawnię w końcu, jak już dziecko umrze, to wtedy mam powiedzieć, że płakała, nie jadła, nie spała, nie była w stanie funkcjonować, rozchorowała się i zmarła. To wtedy mam dopiero powiedzieć? Ale udostępnianie danych osobowych innych osób... Ale to chyba prawda? Raczej... Jakby umarła Marysia z głodu, czy byś czekała, aż umrze i będzie ofiarą terroru? No tak, ale w tym momencie do zamówienia interwencji policji wystarczy tylko adres, który jest ogólnie dostępny w internecie przez to, że Ela ma firmę. No a policja musi zareagować na każde wezwanie, jeżeli chodzi nawet o to wymyślone przez nich samobójstwo, no to jakby nie ma tu za dużo informacji tak naprawdę, które Ela podaje, tak szczerze mówiąc, no. Czy zamawianie jakichkolwiek przesyłek, to też przecież... Sądzisz, że Ela nie podaje za dużo informacji? No uważam, że czasami podaje za dużo informacji, ale akurat te, ale to nie ma to, że w tym momencie, bo wszyscy wiedzą, czym ja się zajmuję, to jest takie samo twierdzenie, że kobieta nie powinna mieć pretensji, że została zgwałcona, jeżeli się ubiera zbyt wyzywająco, chodziła po lesie. Nie, ale w tym momencie to, że są te wszystkie sytuacje, to nie wynika z tego, że ja podaję informacji za dużo. Jedynym powodem jest to, że ja robię te live'y. Odkąd się zaczęłam robić live'y od półtorej roku i ludzie z mojej Wszystko słychać, Ela? A dzień nie było mnie słuchać przez jakiś czas? Nie było. Około 2 minuty. Aha. To bo wyszłam i się połączyłam po prostu ponownie. W porządku, ja tutaj nie chcę po prostu w tym momencie to ja nie chcę się z hejterami uzgadniać, co ja mam robić, prawda? Tylko chciałam jak gdyby takie oświadczenie przedstawić, no nie? Że my nie chcemy być z Markiem przesłuchiwani, że chcemy, żeby tak jak, prawda, zgłoszono, że ja tam coś niewłaściwego na przykład opublikowałam na Discordzie, żeby moi... To jest w tym momencie ja rozmawiam z moimi widzami. Ja w tym momencie rozmawiam tylko, kieruję się do moich fanów. Zgłaszajcie, bardzo was proszę, wszystkie przypadki właśnie łamania polskiego prawa na tych serwerach, bo ja prawdę mówiąc myślałam, że Discord jest taki bardziej tolerancyjny. Wydawało mi się, że skoro inni ludzie pokazują zdjęcia, czy tam coś opisują, no to że ja też mogę, prawda? Okazało się, że dostałam blokadę. Więc na tej samej zasadzie, jak zobaczycie jakieś niewłaściwe wpisy, to zgłaszajcie, bardzo was proszę. Róbcie screeny wszystkich informacji, przysyłajcie mi, Markowi. Ja to będę po prostu wszystko kierować na policję. Bardzo was chciałam zaapelować o pomoc. Dzień dobry, bo sytuacja jest, jest po prostu, no nie da się dalej tak funkcjonować. Jak również, nie wiem, słychać mnie? Tak, słychać mami. Ja za chwilę się skupię już tutaj na rozmowę z wami, odpowiadanie na jakieś pytań, tylko chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że no więc właśnie to, co tam wspominaliście, ja ze swojej strony postanowiłam całkowicie zamrażam od dzisiaj, od tego momentu wypowiedzi na temat Marka naszych relacji, bo w tym momencie tylko powiedziałam, że my nie chcemy być przesłuchiwani. Nic po prostu nie informuje, czy się mamy spotkać, czy się mamy nie spotkać, czy mamy dobre relacje, czy jesteśmy pokłóceni, jakie mamy plany. Nic nie będę mówić na ten temat, kompletnie nic. Chcę, żeby Marek też przestał udzielać informacji, żeby ludzie przestali nas gnębić, czy się możemy spotkać, czy się nie możemy spotkać, żeby przestali Marka umawiać ciągle z jakimiś kobietami, jakieś screeny, jakieś randki do mnie tak samo, takie po prostu. To jest molestowanie po prostu, prawda? Ile ja dostaję jakichś ofert seksualnych i innych.
Więc po prostu jak się spotkamy za jakiś czas, to wtedy powiemy, że się spotkaliśmy. Być może zrobimy jakiś film live, a to się ludzie dowiedzą, że było takie spotkanie. Potem się rozjedziemy do swoich domów i dalej nikt nie będzie wiedział, jak wyglądają nasze relacje. Także koniec całkowicie to odcinam. Ja usunęłam sobie z Facebooka z marca wszystkie wpisy na temat właśnie tych naszych różnych jakichś tam kłótni i tak dalej. Już tam wstecz nie usuwałam. Także ja już po prostu się z tego absolutnie wycofuję, z tego informowania i... Elu? Będę prosić Marka, żeby też postępował tak samo. No i jeżeli będziecie widzieć, że Marek nie dotrzymuje tego słowa, to mu zwracajcie uwagę, że ja sobie tego nie życzę, żeby on się wypowiadał. Ja się nie będę już w każdym razie wypowiadać, bo... Czyli innymi słowy, mamy wychowywać Marka. Nie o to chodzi. Ja się teraz zwracam. Nie wiem, czy pan jest moim fanem. Wydaje mi się, że nie. Mówię tylko, że proszę moich... No ja na przykład mam moderatorów tego Mruka, Janysa, Michała. No to na przykład ten Mruk i Janys się próbują z Markiem zaprzyjaźnić i jakoś mu na przykład tłumaczyć, co ja czuję, prawda? I tak samo mi tłumaczą, co on czuje, jak za dużo opowiadam o nim. My potrzebujemy jakiejś rzeczywistych osób. Dlaczego oni mu tłumaczą? Przepraszam, Elu, słyszysz? Ja tutaj mówi Rafał, Rafatu. No to są nasi przyjaciele, a pani nie jest moją przyjaciółką, bo pani... A Marek jest upośledzony i on nie potrafi sam podjąć decyzji. Trzeba jemu jak dziecko tłumaczyć. Bulba, czy się pani dzisiaj nazywa inaczej. Kiedyś była rozmowa taka, że mi pani w czasie rozmowy przez 20 minut tłumaczyła, że mam się rozstać z Markiem, a mnie to nie interesują takie rady. To jest moje życie. Ja się pani nie pytam, co robi pani mąż, bo mówiła pani ostatnio, że ma pani męża, mieszkanie duże, tak, że zatrudnia pani pomoc, która pani myje okna. Dla Jezusa myje. Ja się nie pytam, jak wyglądają relacje z pani mężem, czy pani z nim sypia, czy nie, czy on ma kochanki, czy nie ma. I ja pani nie radzę, czy ma pani z nim żyć, czy się ma pani wyprowadzać. Dlatego ja też tego nie chcę. Prawda? Ja też tego nie chcę. Ja sama potrafię sobie podjąć decyzję, czy ja chcę być z jakimś mężczyzną, czy nie chcę i dlaczego. Babciu! Pani mówiła do mnie? Tak. Elu, słyszysz? Elu, bo wiesz co, bo tutaj ja z Janysem chciałem, kurczę, bo ja mówię tutaj Rafatu spektalu. Elu, wiesz co, ja tylko dosłownie na minutkę chciałem. Ale chwileczkę, no tutaj kolega niech się po prostu na rozmowę odezwie. Bo skoro panią wyrzuciło, to pani i tak nie wie, o czym była rozmowa. Kto mówi? Tutaj Janys? Rafatus. Rafał Kowalczyk. Ja dosłownie na minutę, bo tam z koleżanką jestem. Witam. No, witam ciebie gorąco. Wiesz co, Elu? Kurczę, ja tak sobie od tego wszystkiego odbiłem i powiem tak ci szczerze, żebyś tylko tam się o mnie źle nie pomyślała, bo tam mieszane uczucia w stosunku co do ciebie miałem i tak dalej w pewnym momencie już, ale wiesz co, mimo wszystko, kurczę, mówię ci to szczerze od całego serca, jak to sobie rozkminiłem się, bo rozkminiłem takimi prostymi słowami, postaram ci się to powiedzieć, a nie jakimś tam moim slangiem. Wiesz co, jak tak sobie przemyślałem, co ty tam odczuwasz, jak tak faktycznie tam ci ludzie... Ja jestem neutralny w ogóle w tym wszystkim, bo mówię, ja takiego internetu już tak w zasadzie odbiłem, bo nie mam na to czasu i jakby energii, żeby to poświęcać, ale powiem ci szczerze, że autentycznie trzymam za ciebie kciuki, żebyś, kurczę, naprawdę jakoś sobie tutaj w tym wszystkim radziła, bo jak ja tak sobie, ja wiesz, ten kasztan na przykład, ten sam przykład, jak oni tutaj cię dojeżdżają, dziewczyno, nie, i ty, kurczę, naprawdę masz siłę i bez kitu, bez putowania się tutaj, bez jakiegoś trollowania w swoim stosunku, nie, i powiem ci, że kurde, walcz, nie? Walcz i ja tam trzymam za ciebie kciuki. Ja tam cię nie oceniam, bo nie jestem od tego. Nie mi to oceniać, niech to sobie robią inni. Ale nie daj sobie wleźć na głowę. Ja sam byłem, kurde, ofiarą jakiegoś tam stalkingu, ale ja to byłem na własne czynienie troszeczkę inaczej. Inne, że tak powiem, rzeczy robiłem, bardziej kontrowersyjne na pewno niż ty. I ja myślę, że kurwa, ludzie ciebie na przykład no, nękają w większości, tak? Ale no, kobieto... zimną krew i opanowanie, nie? I naprawdę trzymam za ciebie kciuki, żebyś ty, kurde, jakoś się nie załamała nerwowo, bo mówisz mi, że bardzo łatwo, kurwa, w internecie, jak masz jakiś tam hejt, kurwa, załamać się, nie? I naprawdę, bo
Kurczę, nie wiem, ja tam z Janusem prywatnie coś tam, znaczy prywatnie, prywatnie, nieprywatnie coś tam gadałem na ten temat. Myślę, tak, bo ja go prosiłam, żeby z tobą porozmawiał. No, to tam jak coś, to tam w wolnym czasie możesz z nim porozmawiać, tego możemy się tam... Bo Janus jest u mnie moderatorem, administratorem. No, ja wiem, ja to obserwuję, jak to wygląda. On jest na Discordzie, na YouTube i na Facebooku też go włączę. Nie, no ja jako moderator to myślę, że jest spoko, a szczególnie, że kiedyś też jakoś tam mieliśmy razem, że nas to łączyło, jeżeli chodzi o internety. I jedyne co ci mogę powiedzieć bez wchodzenia jemu, bo ja osobiście mam na niego wyjebane. Ale bez wchodzenia, ale nigdy jakoś złego słowa na ciebie tam nie powiedział, więc myślę, że. Znaczy nie interesuje mnie to w zasadzie, no, kurwa, kogo ty tam masz przy tobie. Tylko chciałbym tutaj ci powiedzieć naprawdę, żebyś tam się trzymała, nie? Kurczę, i żebyś to przetrwała wszystko, bo no, tak jak mówię, no ja będę szczery wobec ciebie, ja też miałem w pewnym momencie już jakieś takie mieszane uczucia wobec tego, co ty tam robisz, ale sobie tak to wszystko przemyślałem spokojnie. W sumie to jest twoja sprawa, a ludzie co tam z tobą robią, to już powiem ci, jakby wchodzą w tą twoją sferę prywatną. No, to już jest takie, powiem ci, że brzydkie zachowanie. Jeżeli akurat chodzi o, kurde, Stark, o hejt w stosunku co do ciebie, to jestem całym serduszkiem, kurde, za tobą, bo to już jest naprawdę, kurde, przesada. Wiesz, kurestwo kurestwem, ale ludzie niech mają jakiś tam, kurde, mimo wszystko umiar. No nic, no, słuchaj, ja życzę tobie spokojnej nocy i co, no ja spadam, bo nie jestem sam, także pozdrawiam gorąco, nie? No ja dziękuję bardzo, cieszę się, że takiego gościa mamy specjalnego. No, to Janis mnie zaprosił, tak? A, Janis jakoś... No. Słuchaj, Rafatusa mamy, gościa, youtubera. Dzień dobry, Rafatus, dobry wieczór. Znaczy, to fajnych masz kolegów. Panie Elu, my kiedyś na tyle przeszliśmy. Kiedy wiadomo. Nie no, ja wszystko, co chciałam powiedzieć, no niestety nie mam czasu, żeby troszeczkę dłużej. Ciężko cię dorwać, Ela, na tej głosówce, kurczę, tej ostatnio byłem, ale ciebie niestety nie było. No bo ja z reguły cię właśnie umawiam, że będę, więc możemy się znowu umówić tam za parę dni, za tydzień. Może... Janysem to jest twój moderator, to ja tam, on tam to mi też ma jakiś tam strumień dyplomatyczny, gdzie tam może do mnie napisać. Ela, a założysz strapona? I a co, chcesz o... Masz takie fetysze? Chciałabyś obejrzeć Rafatusa? Wiem, kto jest. To była Izabela. Izabela? Patrz, a dzisiaj Izabela, przepraszam. Ale nie wiem, niby to jest taka dojrzała osoba. Widzisz, a jednak, a wiesz co? To jest taka ciekawa, jeszcze przepraszam, jeszcze dosłownie Elu, przepraszam, że taki przejmę inicjatywę na chwilę. Tutaj czekam. Nie, chłopie, ja się właśnie cieszę, że... Z Elą. To za chwilę porozmawiamy, Bulbo, dobrze? Dobra, nie. Zdjęcia dobrego. Dobranoc, Rafał. Dobra. A słuchaj, Rafale, halo? Tak. Dobranoc, Rafał. Chyba wyszedł. Wyszedł? Nie, jeszcze jestem, momencik, słucham. A co ty byś mógł poradzić po prostu, bo ty masz rzeczywiście duże doświadczenie też, prawda, wzywano ci tą policję i tam różne były sytuacje. Co w ogóle radzisz po prostu, żeby ci ludzie wyhamowali, ci hejterzy? Oni nie wyhamują, dopóki tutaj będziesz na internecie, dopóki będziesz robiła swoje, oni nie wyhamują. To jest w ogóle internet, internet jest strasznie, kurde, ciężki temat. Powiem ci, że mi też troszeczkę to wszystko psychy, no... Ja nie jestem w stanie ci doradzić, bo to jest każdy jakby przypadek indywidualny. Ja od tego wszystkiego troszeczkę odbiłem. No i u mnie była ostra patologia. Więc jakby no ja to troszeczkę sobie wyhamowałem i troszeczkę zmieniłem podejście do tego wszystkiego. A co ja mogę tobie powiedzieć? Kurczę, no. Jak czujesz się zagrożona, to normalnie, no co? No, kurwa, to nie jest jakieś złe, jak ktoś ci wchodzi w strefę jakąś tam prywatną, w strefę jakąś tam intymną, kurczę, próbuje naruszyć twój mir domowy, twój spokój. No kurde, no... Elu, musisz zebrać na nas wszystkie informacje i iść z tym na policję. Kasztana już znalazłaś, szukaj dalej. A ty powiedz, na Martyna... Kiedy ci pasuje, na przykład znowu za tydzień, to ja się dostosuję, a widzowie zawsze wtedy też zajrzą i będziemy takie robić pogadanki z tobą, jak radzić sobie z internetowym hejtem. Co ty na to? Ale to nie jest głupi pomysł, no. To nie jest głupi pomysł.
Możemy. Ja pracuję ogólnie od poniedziałku do piątku, czasami w soboty. Tam do 18. Ogólnie. Wiesz, dopiero za tydzień, tak żebyśmy miał czas, żeby odpocząć. Kiedy ci będzie pasować, to po prostu powiedz tam, albo do mnie napisz, albo przez Janysa. No, po prostu wieczorem tam najwcześniej to ja, no mogę wcześniej trochę, jeżeli ty musisz wstawać do pracy, to może być o 21 na przykład, czy o 20 nawet. Nie, spoko, już się przyzwyczaiłem do rutyny. Już się przyzwyczaiłem do rutyny i potrafię sobie tak naprawdę i po 4-5 godzin sobie spać, jak taki, zresztą widzisz, zaraz jest północ, a ja wstaję dosłownie za 6 godzin. Nie, już no, lubię, no to... tyle. To rutyna właśnie mnie tak trzyma pomyślałam, że ty będziesz wolał wcześniej, prawda? Tam o 20 czy coś takiego, prawda? Znaczy to jest fajna inicjatywa na pewno i to dogadamy z Janysem. Bo ja nie chciałam długo, wiesz, ja tak dzisiaj mówiłam widzom, że też tylko godzinę jestem, więc wiesz, niedługo, a treściwie. I może by rzeczywiście ci hejterzy i różni jacyś pato... internauci, dla których jesteś w pewnym sensie idolem, może by po prostu jakoś się przejęli twoimi słowami, bo jakoś ja, jak mówię, to się nie wzruszają specjalnie. Może ciebie będzie słuchać. I czy idolem jestem czyimś? Myślę, że nie. No tak, myślę, że tych hejterów skupiasz wokół siebie i oni cię tam też wielbią. Nie. Bardziej ciebie niż mnie. No, Rafał, Ela mi kiedyś prywatnie powiedziała, że też jesteś jej idolem. No tak, ja po prostu, prawdę mówiąc, przysłuchiwałam się tym wywiadom, które tam dla TVN-u robiłeś i tak dalej. I ja uważam, udzielałeś jakichś tam rozmów, i ja uważam, że po prostu ty nie jesteś winien temu, jakie były sytuacje. Co? Bo ludzie twierdzą, że ktoś pokazuje jakieś niewłaściwe wzorce. Ale to właśnie ci odbiorcy, ci widzowie, którzy się domagają jakichś wrażeń, moim zdaniem... Chyba nie tak było. Ponoszą odpowiedzialność... Nie, to nie tak proszę było. Proszę nie przerywać. Uważam, że widzowie ponoszą odpowiedzialność... Nie, no zaraz ciebie Bożyszcze nastolatek zrobią, jak Boga kocham. Ale nie przerywajcie, Eli, czemu wy jesteście... Proszę nie przerywać, bo... Chciałam tylko jedno zdanie powiedzieć, że... Po prostu wiem po sobie, prawda, że... Ludzie szukają tych tak zwanych dymów, cały czas prowokują, nakłaniają, żeby robić coraz głupsze rzeczy i człowiek ulega, właśnie ten youtuber, influencer, wpada w taką pułapkę, robi z siebie małpę, występuje, ja to mówię w tym momencie po sobie, prawda? I nagle sobie uzmysławiasz, że idziesz złą drogą. A to nie był mój pomysł, tylko mnie na przykład wciągnęli w to ludzie, bo ja na przykład robię live'a, a tam wszyscy piszą na czacie, otwórz Dorato, idź po piwo. No to dlaczego oni tak mi piszą, prawda? No i w końcu idę i otwieram to piwo, prawda? No to potem piszą, przebierz się, inny strój, rozbierz się. No i to jest takie pranie mózgu, no to dobra, no to skoro widzowie chcą, no to się przebieram i tak dalej. Także po prostu kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność? Ci widzowie, którzy wciągają tego youtubera, bo właściwie te wszystkie głupie pomysły, jakie miałam przez miniony rok, to zrobiłam za namową widzów. No, ale Elu, ty nie masz. Znaczy, Elu, powiem ci, dobrą drogą idziesz. Ja jako artysta, bo jakby nie patrzeć, Elu, łączy na to. Opieram głos. Elu, dajcie jeszcze powiedzieć, sorry, nie? Ale nie, Elu, ja ci powiem tak, ja jako artystka, bo masz duszę artysty, ja po części jakąś tam może też, my to rozumiemy, normiki tego nie zrozumieją, tacy ludzie, którzy tutaj siedzą, w większości oczywiście nie oglądają, to są normiki, po prostu normalni ludzie, którzy tam sobie tam żyją i mają jakieś tam życie i dla nas, dla nich to, co my robiliśmy, to, co my robimy, to jest nie wiadomo jaka kontrowersja. I tak, rzeczywiście masz rację do tego, nawet jest taka piosenka, nie pamiętam kto to napijał, Keke, Safari chyba bodajże, wiesz, ludzie, kim są kurwa ci ludzie, którzy teraz próbują, ci ludzie, słuchaj, ci powiem taki mój przykład, ci ludzie, którzy kiedyś tam dorzucali te 3 złote do tego, żeby tam kurwa ja pił tą wódkę, żeby napierdał tą Marlenkę, podkręcali kurwa, żeby srali do wiadra i w ogóle i tak dalej, oni... Autentycznie, takie przypadki mam, udokumentowane. Oni po kurwa 2 latach, po 3, po tych uwagach, oni wielce kurwa obrońcy moralności. Wielce kurwa, rozumiesz? Oni, przepraszam za te kurwy, po prostu emocje, co są dla mnie emocje, jak o tym opowiadam.
bo też to przeżyłem i też to mnie psychice się odbiło. Oni wielcy są obrońcy moralności, oni by mnie kurwa skatowali, oni chcą mnie łuszyć. Taka jest prawda, kurwa. No, a sami namawiali, prawda? No, ale a sami ty, kurwa dostali do najdalej i stwierdziłeś, żeby... Pisali, dzwonili. Dostałeś kurwa donata i stwierdziłeś, że pierdolniesz komuś butelką, czy o co chodzi? No bo nie rozumiem tego za bardzo. Ale komu ja pierdolnąłem butelką? Wiesz, akurat u nas... No nie wiem, no mówisz, że dostałeś donata i... Nie rozumiecie tego, nie rozumiecie. Nie, no właśnie, tak jak mówię. Słuchajcie, ale wy nie... Ale wy w ogóle nie wiecie, to była przecież butelka z cukru. To była butelka z cukru na szerokaną oceanę. Normiki nie zrozumieją. Normiki nie zrozumieją. Ale Elu, dobrze, bo ja będę uciekał. Napała do odwiedzania nas. Chodzi na, że nakręcają widzowie takie akcje, tak. I podpuszczają youtubera, żeby on robił coraz więcej, tak. Coraz więcej, żeby po prostu zaczyna się, jest jakiś mały kroczek i widzowie napędzają, że zaczyna stawiać następne kroki i się tak. Posuwasz coraz dalej w tym wszystkim, o to chodzi. Ale tak, to ja są w tym momencie dorośli ludzie, bo nie rozumiem. Ja w tym momencie mówię po sobie, no dlaczego mi na live pisze 100 osób, że mam otworzyć butelkę szampana i wypić duszkiem całą. No dlaczego mi tak piszą? A jakby ci 100 osób powiedziało, żebyś zajebała matkę, to byś to zrobiła? Trudno powiedzieć. To jest może inaczej. Działa tak, to jest zrzucenie. Bardzo dużo ludzi ci powtarza, że masz coś zrobić. To jest jeszcze taki wesoły, taki ciekawy eksperyment. Nie, ale każdy swój rozum ma i każdy działa po swojemu. Jeżeli nie masz... Ale ty jeżeli... nie wiesz, bo ty nie jesteś youtuberką i tobie tak. Nie pisze. Ty też jesteś na live. To są normiki, komuś życie układać. Komuś to się nie ma, kto ma odwagę się pokazywać na internecie. Zobacz, oni tutaj w większości siedzą kurwa anonimowo. No Fatus, proszę. Janusz, wyciszaj te dziewczyny. Wyciszam, ale wszystkich nie mogę znaleźć, bo gada tyle osób na raz i szukam cały czas. Buziaczek, Michał, pomóżcie mi troszkę też. Ja się bardzo cieszę, że Rafał przyszedł, bo to nie jest przypadek, te wnioski, które ja teraz przedstawiłam, to ja z Janysem już rozmawiałam o tym tydzień temu i 2 tygodnie temu i po prostu mówię po sobie, że też byłam ofiarą, jestem ofiarą takiego prania mózgu, cały czas nakłaniania mnie do robienia coraz gorszych rzeczy przed kamerą. Tak, Elu, bo ludzie chcą się dowartościowywać w taki sposób. Ale kurwa, potem porozmawiamy, bo mamy gościa specjalnego. Janys, wycisz tą koleżankę, jeżeli możesz. Już szukam. Momencik. A ktoś coś mówi teraz? Że nie masz fanów. Gdzie ona jest? Ja nie mogę znaleźć. Ona się przed tym nazywała Bulba. Ale Bulba jest wyciszony. Normalnie, że wyciszamy osoby, które chcą coś powiedzieć? No to jest nie, rozmowa z widzami, czy rozmowa między tobą a Rafałem? Rafał mówił, że on ma mało czasu i więc po prostu chcieliśmy go wysłuchać, a potem sobie porozmawiamy jeszcze tam. Tak. No, Elu, wiesz co, ja autentycznie to już będę spalać, także tak jak mówię, no umówimy tam się z Janysem, on ma ze mną kol, też jakiś tam dyplomatyczny, dogadamy to z nim i tak jak ty mówiłaś, to jest dobry pomysł, żebyśmy sobie normalnie posiedzieli, bo ten temat podyskutowali w dłuższy czas. No teraz masz tutaj rozmowy ze swoimi widzami, więc ja opuszczam tutaj z Szczecin spokojnie. No my to możemy zrobić w tym stylu tego podium i wtedy nie, prawda, będziemy tylko brać osoby do rozmowy. No to fajnie, to dziękuję bardzo za rady. Na pewno się wszyscy ucieszyli, że nas odwiedziłeś. Dziękujemy. Ja dziękuję. Dziękujemy za wizytę, Rafał. Dziękujemy, Daddy. To wyśpij się do tej pracy. Dobranoc. Dobranoc, Rafał. Słuchajcie, ja przepraszam, że was tam jakoś przerwałam wam, bo chciałam naprawdę, pierwszy raz mi się zdarzyło, że Rafatus tutaj przyszedł na ten kanał. Nigdy na tym naszym Discordzie nie jest. I po prostu ja tego nie wymyśliłam, tylko z Janysem już od dawna właśnie rozmawialiśmy na ten temat. Ja sobie to dawno wymyśliłam, jak oglądałam te wywiady z tym Rafałem. Że to nie on jest po prostu, to nie on stosuje przemoc, tylko on moim zdaniem był ofiarą właśnie tych widzów. Nie. Ciężko się z tym zgodzić, Elu. Ale oczywiście każdy może powiedzieć, że każdy ma swój rozum i tak dalej, ale to jest inaczej, jak siedzisz w pustym pokoju, nikt tobą nie
manipuluje, możesz sobie spokojnie przemyśleć, co robisz, swoje postępowanie i wtedy działasz. A jest inaczej, jak jesteś na scenie, masz widownię i stado baranów ci ryczy, co masz zrobić. To jest, ja mówię to po sobie po prostu, że to jest taka presja, że nie myślisz w pewnych sytuacjach logicznie. Nie, no ale Elu, nie czujesz się komfortowo, wyłączasz live'a, wychodzisz, koniec. Ty w ogóle wiesz, co Rafał to zrobił? Człowieka, który zajebał liścia swojej dziewczynie, bo się z nim kłóciła. To jest człowiek, ale... który znał to wiadra na wizji i bił swoją dziewczynę. Ale to nie o to chodzi, bo w tym momencie on tutaj nie przyszedł, żeby go oceniać. Ja po prostu chciałam... No ale mamy do tego prawo, no takie życie jest niestety. Słuchajcie, ja chciałam swoją postawą pokazać, że każdy zasługuje na szacunek, to wcale nie jest tak. Hejterom wam się wydaje, że my, influencerzy, jesteśmy waszą własnością, możecie sobie... Przepraszam, najmocniej przepraszam, że przerwę, można ale... szacunek i po prostu nie oceniać go, prawda? W tym momencie ja chciałam, żeby on się wypowiedział, co nim kierowało i tak dalej, a jakieś, jak sobie chcecie oceniać, to możecie sobie, ocenić sobie... Mamusie, ale to jest dziadkę, dlaczego po prostu... Ale moja mamusia bije mojej siostry z liścia za to, że się z nią kłóciła, czaisz? Ela, ja w kwestii tych hejterów, którzy cię tak właśnie podjudzają, każą ci to robić, dręczą cię, ja wiem, to jest obrzydliwe, to fakt. Ale przypomnij sobie, kto cię, słuchaj, tak namawiał, tak namolnie cię namawiał, przypominał historię Kim Kardashian. Jesteś Elu? Staśmy. Jestem. Jesteś? I tak cię namawiał, że to by było coś fajnego, bo to taki przełom w karierze by był. I potem te sekstaśmy się okazały jednak dla ciebie nie za dobre, wiesz, nie za korzystne, bo mnóstwo... Ale nie było żadnych sekstaśm. Ale... Umówmy się po prostu w ten sposób. Ja mam jakie wykształcenie? Ja jestem filmoznawcą. Ja po prostu oglądam wszystkie wybitne dzieła filmowe, jakie w ogóle powstały. Ale czy da się obejrzeć wszystkie dzieła filmowe? W tych filmach jest bardzo dużo nagości, erotyki. I kto powiedział, że ja nie mogę takich rzeczy też produkować? Przecież ja nie pokazuję gołego ciała, ani nic, o jakich sekstaśmach... A powiedz, jakie filmy ja też obejrzę. Kto mnie do czego namówił? Ja uważam, że moje filmy, ja oceniam jako filmoznawca, po Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytut Sztuk Audiowizualnych, uważam, że moje filmy są bardzo fajne. Dobrze. Absolutnie nie łamią żadnych standardów. Ale słuchaj, dobrze. Nie mam żadnych nagości, żadnych sekstaśm. Co, że... To masz z tym jakiś problem? Nie mam z tym problemu mniejszego. Ale zamierzasz, słuchaj, nagrać sekstaśmy, tak? Bo masz w tym tej rozpisce swojej. Nie, to był żart. Trzeba czasami ze zrozumieniem nie było żartu. Poważnie to pisałam. 60 sekund marka. O, ja pierdolę. Nie tylko chodzi, słuchaj, o to... No to będziesz musiała czekać na te sekstaśmy może 100 lat. Nie, bo jak na razie jeszcze nie powstały. Ty odchodzisz od tematu. Ja ciebie pytałam, żebyś przypomniała sobie, kto ci to podsuwał. Ale ja w ogóle generalnie nie chcę, bo pani dominuje rozmowę już nie pierwszy raz. Nie, kurwa, mamy mieć do siebie szacunek, ale nie, ktoś nie może przejść rozmowę. Mieliśmy gościa specjalnego, który czas pani przerywała. Sobie, kto już bardzo dużo pani tutaj się wypowiadała na różne tematy. Bardzo ważna rzecz. I ja tylko tyle już, więcej nie odzywam się. To jest nie odpowiadają, pani jest spokojnie. Inne pytania bolą. A tak naprawdę nie wiadomo, kim pani jest na dobrą sprawę. Nie wiem, kurwa, zadzwoń na policję, bo ktoś ci na Discordzie przerwał. Ja pierdolę. Autyzm, kurwa, level hard. Ej, hejterze. Panie Elu, czy sekstaśma będzie dołączona do fanboxu? 60 z markiem, zobacz jak. Chodzi o to, że tak jak mówiłam, no ja jestem filmoznawcą, uważam, że te filmy, które robię, całkowicie nie łamią żadnych kanonów. A jaki jest twój ulubiony reżyser? Ja mam dużo różnych ulubionych twórców, nie mam nic. To podaj trzech. Z aktorką można nią być, ale chujową.
To pani Ela sobie dobrze radzi. A co uważasz o filmach Tarkowskiego? No już dawno oglądałam, także generalnie nie pamiętam. Co oglądałaś Tarkowskiego? Jaki film Tarkowskiego widziałaś? Elu, nie daj się przesłuchiwać. Elu, nie daj się. A co to, jak się ta kobieta nazywa, to ją wyrzucimy. No, też bym chciał to zrobić. Szukam. Tak chyba nie działa wolność słowa. Madam Mao. W sensie ja znam tą osobę po prostu. Ja wiem, co to jest osoba. Okej. Ja myślę, że jako filmoznawca powinnaś jednak, no takie filmy to powinnaś z rękawa rzucać. Jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. W końcu to twój zawód. I obejrzała się wszystkie. Jest 12 w nocy, każdy może mieć trochę przymglony. Słuchaj, Janys, ten kolega tutaj, który się wypowiada z takim zachrypniętym głosem, to też nie jest za bardzo dobrze. Bo rozmowa rozmową, pytania pytaniami, a to jest atakowanie po prostu, no. Ja wiem, czy to taki afakt. Janys, to nie jest atakowanie. Ela mówi, że jest filmoznawcą. Ja bym na przykład chciał obejrzeć jakieś filmy, zainteresować się tym, więc zadaję pytania. Co mam pytać o Marka? To w końcu o czym mamy tu rozmawiać? Pani Elo, a może filmy nie ma? Chodzi o to, jeżeli chcecie, żebym się wypowiedziała na temat jakichś fajnych filmów, co mogę polecić, to ja się do tego przygotuję. Mogę nagrać film, wideoblog. Albo po prostu możemy się umówić na osobne spotkanie głosowe i ja wtedy na przykład mogę na ten temat porozmawiać, poczytam sobie, powyciągam jakieś różne ciekawostki, po prostu przygotuję się do normalnie. Panielu, ja na odcinek najlepiej, żeby każdy mógł to obejrzeć. Bo nie każdy jak prezydent rozmowie. Idzie na debatę prezydencką, to on też się przygotowuje, czy każda inna osoba, więc dlaczego mam w tym momencie nagle, jestem nagle używana przez co najmniej 2-3 osoby i akurat nie byłam przygotowana na to, że będą takie dyskusje, natomiast chyba nie macie wątpliwości, że skończyłam mój kierunek studiów. Mam bardzo dużo książek w teorii filmu i praktyki filmu, ale po prostu akurat ja się generalnie filmem tak na co dzień już jako krytyk filmowy nie pracuję, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, bo jestem youtuberką, więc no, akurat nie o tym dzisiaj też chciałam rozmawiać. No więc o czym chciałaś z nami porozmawiać? No jakieś luźne po prostu rozmowy, bo jest jakby nie było północ. Rozmowa o filmach to nie jest luźna rozmowa? No wydaje właśnie. Mi się, że to nie jest jakiś fajny temat akurat o północy, żeby na ten temat dyskutować. A poza tym generalnie ten gang Eli Gavin, to przede wszystkim się zajmujemy tym internetowym hejtem. Przede wszystkim. I te wypowiedzi i krążą wokół tego tematu po prostu. Przynajmniej ja je sprowadzam na ten tor. Za bardzo skupiasz się na osobach, które wnoszą hejt, a za mało na tym, co może go powodować. Zacznijmy w końcu chwalić Elę. Ela jest jak pan Elę. Okej, Ela, wyglądasz zajebiście jak na swój wiek. Ale jesteś mega mądrą i seksowną kobietą. A ja uważam, że wyglądam zajebiście nie jak na swój wiek, tylko jak na każdy wiek, bo na przykład jak miałam 20 lat, to wyglądałam gorzej niż dzisiaj. Miałam poza tym też niższe poczucie własnej wartości, w ogóle się czułam się też atrakcyjna, więc nie uważam, nie podoba mi się to, jak ktoś mówi, że akurat na swój wiek. Ja na przykład w tej chwili, może akurat w tym momencie to tak nie do końca, ale no przez te ostatnie lata, to najbardziej mężczyźni zaczęli na mnie zwracać uwagę właśnie jak skończyłam 40 lat, wtedy się to zaczęło. A jak byłam młodsza, to specjalnie nie miałam takiego zainteresowania. Więc przepraszam, Elu, mam pytanie. Że trzeba mieć 20 lat, żeby być atrakcyjnym. Można mieć 40, 50 i być bardziej sexy niż 18-latka, zapewniam was. Mam jestem pytanie, chyba na to najlepszym przykładem. Nie mówię tam o jakichś daily vlogach, gdzie biegam w podartej kurtce, ale na live'ach jest chyba fajnie, nie? Jest nieźle, a to kolega tańczę, występuję. Przepraszam, Elu, mam pytanie.
to nie jedna 20-letnia dziewczyna by tak nie była w stanie wystąpić i się tak zaprezentować. Więc dlaczego jak na swój wiek? No ale to ja tak się powiedziało koleżance chyba. Tak, nie, tak. Właśnie każdy mi właśnie mówi jak na swój wiek. No nie, to jest normalny komplement. Pani próbuje tutaj doszukać się jakiegoś ataku. A ja się właśnie czuję atrakcyjna bardziej niż osoby dwa razy młodsze ode mnie, kobiety. Bardzo dobrze, naprawdę. Bardzo dobrze. No Elu, to jest najważniejsze. Oczywiście tak nie wszystkim, nie? Ale niektóre, prawda? Pytaj kolego. Czy mogę zadać pytanie? Ja, po prostu zadawaj. Dobrze, mam pytanie. Czy uważasz się za osobę narcystyczną? I to nie jest w negatywnym sensie, tylko to jest zwykłe pytanie. Takie z zakresu psychologii. Tak, w pewnym sensie tak. Jest ta piosenka Ani Wyszkoni, to ja narcyst się nazywam, coś tam bla bla bla, taki fajny tekst. Pamiętam, jak mi to kiedyś kolega taki, który był we mnie zakochany, mi to puścił, bo ja go nie chciałam, nie? I przyszłam do niego tam, fotograf, przyszłam do niego po jakieś tam materiały fotograficzne, a on powiedział: Elu, chcę ci puścić pewną piosenkę, ta piosenka jest o tobie, posłuchaj sobie tekst. No i puścił mi to na cały regulator. I tam bardzo dużo, cały tekst o tym narcyzie, nie? I tak mnie dojechał z tym narcyzem, że pamiętam to do dziś. Ale ja jestem osobą z drugiej strony o niskim poczuciu własnej wartości, która ma dużo kompleksów i to, że ja jestem narcystyczna, czy tam lubię się przechwalać, to wynika właśnie z niskiego poczucia własnej wartości. Czy na przykład to, okay, że to ja... To jest zrozumiałe. Ale że ja jestem w toksycznych związkach, prawda? Zauważyliście, wy tak nie macie przykładu, ale już można zobaczyć troszeczkę to, co przez ostatnie pół roku się działo. Już nie chcę tutaj tak akurat mówić konkretnie, ale możecie zobaczyć, jak ja się pozwalam traktować mężczyznę, prawda? Jak jestem z nim w jakichś relacjach. Pozwalam się poniżać, zdradzać, źle traktować, wybaczam, wracam, przepraszam, narzucam się. Czy tak robi narcyz? Bo to pytanie to było, prawda, żeby pokazać, że ja jestem pewna siebie, bezczelna, narcystyczna. No, nie. To było czysto pytanie takie z ciekawości mojej. Ale nie jestem właśnie taką zimną suką, która potrafi faceta sobie owinąć dookoła palca i wykorzystywać go, tylko zawsze w związkach byłam po prostu na gorszej pozycji przez swój charakter. Jestem ciepłą suką. No dobrze, to może skoro nie narcystyczna, to po prostu bardzo, bardzo pewna siebie. No pewna siebie, jak na przykład mężczyzna, którego kochałam, mnie uderzył, a ja mu wybaczałam i dzwoniłam do niego i prosiłam, żeby do mnie wrócił i że go kocham, a potem on przychodził i znowu mnie bił. A ja potem znowu mu pisałam list, że go kocham i żeby do mnie wrócił, to jestem osobą bardzo, bardzo pewną siebie. To akurat toksyczna mi. Nie, ja po prostu zapytałam, no nie, nie znam. Może po prostu jesteś debilką, ale Benz dostaje mu ta skrt. Dobra. Właściwie tak jak sobie popatrzę tak wstecz, muszę się trochę rozchmurzyć, przepraszam, bo taka jestem trochę podminowana. Dobrze. Bardzo. Dobrze. Chyba dlatego, że nie piję dzisiaj żadnego alkoholu, może jestem na głodzie. Robię sobie dzień bez alkoholu, bo chcę ładnie wyglądać, jak się zobaczę z Martem za jakiś czas. I jeszcze sobie dzisiaj zrobiłam 40 brzuszków. To kiedy to jest pytanie? I będę robić codziennie o 10 brzuszków więcej. Zaraz odpowiem, tylko skończę to zdanie. Bo jedna dziewczyna kiedyś tutaj na kanale głosowym mówiła, że ona po 200 brzuszków zrobiła. No i ja się tym po prostu zainspirowałam, bo ja jeszcze niedawno byłam w stanie zrobić 10. Teraz już robię 40. No to już jest nieźle. No. To oczywiście boli i męczę się bardzo przy tym. Muszę robić przerwy. Deska też jest bardzo spokojna, mięśnie brzucha. Ale jak, na czym polega to ćwiczenie? Najpierw opierasz... Chodzi o deskę sterów dla brzucha. Elu, wrzuca ci to na przedpokój. Jak nie jest, no właśnie, to trzeba wstawić, bo po prostu opierasz cały ciężar ciała na przedramieniach.
No bo ja bym chciała ćwiczyć, bo jednak ogólnie mam ładną figurę, tylko chodzi o to, żeby właśnie pewne partie ciała na przykład sobie wyrobić mięśnie. I wtedy bym po prostu wyglądała super, no nie? A to tylko ze zwykłego lenistwa nie ćwiczę, bo ja dawniej miałam dużo więcej ruchu, ćwiczyłam. I tak jak patrzę na takie zdjęcia tam sprzed 10, 15 nawet lat, czy tam nawet sprzed 10 lat, to jeszcze miałam takie fajne mięśnie brzucha na plaży, było widać i tak dalej, a teraz tego nie widać, bo nie ćwiczę. No nie samo tam spacerowanie, pływanie od czasu do czasu, to jest za mało. Rower, to jest za mało. Ale jeśli mogę, to koleżanka, która wypowiadała się o desce, akurat tutaj ma rację, dlatego że deska to jest świetne ćwiczenie na płatne mięśnie brzucha. Tak samo bardzo męczące, myślę, że nawet jeszcze bardziej niż bruszki, natomiast daje świetne efekty, także też polecam. Wstawiam na przedpokój zdjęcie właśnie, jak wykonywać tą deskę. Bo ja tego tam nie wytłumaczę za bardzo, ale ja myślę, że zrobię. Że zacznę sobie chodzić na siłownię, jest taka fajna siłownia na ulicy Krakowskiej ode mnie, to jest 2 kilometry, mogę sobie tam zawsze na rowerze podjechać. Już tam byłam parę razy z kolegą. I zacznę sobie ćwiczyć, nie? I będę sobie nagrywać filmy. No i tak, ćwiczenia na brzuch i te, tak jak ta żona Lewandowskiego, nie? Na pośladki. I będę sobie nagrywać, potem będę, najpierw się pokażę na początku, jak wygląda mnie, tam obwisły tyłek, gruby brzuch, jakiś tam, kurde, sflaczała skóra, nie? No i potem będę zapierdalać na tej siłowni, miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i po pół roku się opalę na solarium i pokażę, wow, proszę bardzo, po pół roku tyle wycisnęłam z siebie. No i myślę, że po pół roku będzie efekt, nie? A wcale nie trzeba też po prostu bardzo dużo ćwiczyć. Mi się wydaje, że nawet 2 razy w tygodniu po 2 godziny, nie? Albo 3 razy w tygodniu po godzinie to już byłby efekt. Jak uważacie, ile by trzeba było chodzić? Generalnie 20% to są ćwiczenia, 80% to jest dieta, żeby osiągnąć efekty i fajnie wyglądać. To akurat jeśli chodzi o przestrzeganie diety, to ja i tak przestrzegam, więc z tym nie mam problemu, tylko chodzi o ten wysiłek fizyczny, większy niż mam na co dzień. To nawet nie chodzi... Coś przerwało. To nawet nie chodzi o dietę, tylko po prostu zdrowe nawyki żywieniowe. Na przykład, nie wiem, no na swoim przykładzie mogę zauważyć, że odkąd 2 miesiące temu całkowicie wyeliminowałam alkohol ze swojej diety, widzę na przykład duże efekty i no, po prostu organizm młodnieje. I na przykład, nie wiem, no przed snem na przykład serwuję sobie zieloną herbatę. I bardzo, bardzo, bardzo to można zauważyć. Pierwszy miesiąc nawet się nie widzi za bardzo efektów, ale po 2 miesiącach to jest... Jest fajnie, naprawdę. Mogę polecić. Ja z kolei ja mam takiego kolegę, z którym właśnie chodziłam na tą siłownię tutaj na Krakowskiej i on mówił, że jak będę ćwiczyć, to sobie mogę z drugiej strony na wszystko pozwolić. Tam alkohol od czasu do czasu, czy tam jakieś fast foody i tak dalej, no nie? Ale że oczywiście w połowie, w ponad połowie, żeby to były jakieś zdrowe pokarmy, więc to nie, wcale nie trzeba całkowicie tam rezygnować z pewnych rzeczy, no bo domyślacie się, że akurat z alkoholu bym nie chciała w 100% rezygnować, nie? Ra, a co cię skłoniło w ogóle do ćwiczeń? Bartenka. Tak, dobra odpowiedź. To znaczy nie, ja już od dawna o tych ćwiczeniach mówiłam, od dawna mówiłam. Ale zaczęłam sobie oglądać, owszem, ostatnio tą dziewczynę Sylwestra Wardęgi, ale nie chodzi mi o to, że ja go chcę podrywać, tylko sobie zaczęłam oglądać, jak ona tam sobie ćwiczy i tak dalej i myślę sobie, o kurwa mać, ale ona fajnie jest wysportowana, nie? No i się po prostu przyjrzałam w lustrze i stwierdziłam, że mam ładne ciało, zaokrąglone w różnych miejscach, szerokie biodra, i jakby to jeszcze poćwiczyć, to naprawdę by wyglądało fajnie i po prostu głupia jestem, że nie robię tego, bo kiedyś po prostu byłam bardziej wysportowana. No nie chodziłam na siłownię, ale ćwiczyłam też sobie w domu na macie po prostu różne ćwiczenia i było widać, że miałam takie fajne mięśnie na plecach, na brzuchu, na udach. A
kurczę, teraz za dużo tego siedzenia w fotelu i kiblowania na Discordzie przy komputerze i no, za dużo takiej siedzącej pracy, nie? Znaczy w ogóle to mi się wydaje, że na przykład, żeby rozkładać ten ruch w ciągu całego dnia, bo ja na przykład, nie wiem czy zauważyliście, że ja jestem bardziej aktywna po południu i wieczorem, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, a przez pierwszą część dnia to siedzący tryb życia przy komputerze, sobie coś tam czytam, piszę, obrabiam zdjęcia. I to jest błąd, bo fajnie by było wstać, wypić kawę, zjeść śniadanie. I tak jak ten prezydent Obama, jak był w Polsce, to on gdzieś tam był w Warszawie, to blokowano o 7 rano całą pół Warszawy tam centrum, bo Barack Obama sobie biegał przez godzinę i ludzie nie mogli jechać do pracy, no bo tam wszystkie, cała policja postawiona z Warszawy, bo prezydent sobie biegał. No to on właśnie się budzi, pije kawkę, czy tam, nie wiem, soczek jakiś pije, czy wodę, no trudno mi powiedzieć, czy jakiś mus, czy banana tam zjada i potem idzie sobie biegać. No ja bym, kurwa, tak chciała rano pójść na taki trening po prostu, nie? I potem dopiero usiąść do tego komputera. A nie po prostu obudzić się i przez 8 godzin w ogóle już zero aktywności fizycznej, no chyba, że gdzieś idę na zdjęcia czy do urzędu, bo muszę pójść. Ja jedę samochodem wtedy, więc to też dlatego ruchu. Wszystko jest w głowie. Ale dlaczego nie pójdziesz, nie wstaniesz godzinę wcześniej jutro rano i nie pójdziesz pobiegać? Przecież to jest dla chcącego nic trudnego. To znaczy, no też musisz się nastawić na to, że Discord w pewnym stopniu uzależnia, więc trzeba też się trochę od tego, wiesz, odsunąć i skupić się na sobie, właśnie zacząć od biegania czy od czegoś innego, bo nie musisz od razu, wiesz, lecieć na głęboką wodę, że siłownia od razu. No tak, tak. Ale ja nawet nie muszę wcale wstawać wcześniej, żeby móc ten trening rano mieć, bo ja sobie mogę inne rzeczy przesunąć na później, nie? To czemu tego nie robisz? Bo ja mam przecież nielimitowany czas pracy. Robię po prostu, nie robię tego, bo jestem leniem, no. Wolę sobie wstać, na przykład w sobotę, dziecko jeszcze śpi, nie, zrobić sobie kawkę, rozwalić się w fotelu, nogę sobie dać gdzieś na meble, na meblu ściągę albo na telewizor i leżeć tak po prostu 3 godziny i sobie sprawdzać wszystko, co tam się dzieje na Facebooku, na YouTube, na Instagramie, na Twitterze, na ten. Potem wpierdalam jakieś śniadanie, lunch, córce tam coś robię, potem gotuję obiad, potem znowu zżeram obiad, dalej się patrzę, co tam w tym internecie i wreszcie jak widzę, że słońce zachodzi, to mówię, o kurwa mać, trzeba gdzieś iść na spacer przecież, nie? No i wtedy wypierdalam z domu dopiero. No przecież jak jest taka sytuacja, że masz tą nogę na meblach, to zacznij się rozciągać i połącz przyjemne z pożytecznym i tyle. Tak wygląda mój wolny dzień. Ja dlatego dopiero kręcę, jak jest zachód słońca, bo cały dzień ludzie gdzieś tam na rowerach zasuwają, parę kilometrów robią. Nie, ja sobie po prostu kibluję na tablecie, przy laptopie. No i dupa rośnie, nie? Od tego potem. Przepraszam, że tak używam takich wulgaryzmów, ale mi to dodaje pewności siebie. Normalnie tak na co dzień nie mówię. Nie ma sprawy. Jak z córką tak rozmawiam, to do niej tak nie mówię, nie? Chciałam trochę tak wrzucić na luz, bo trochę... Takie młodzieżowe, rozumiemy. Zaczęłam tą rozmowę, taka byłam trochę kurwiona, ale pojawił się ten Rafatus, nie wiedziałam, fajna niespodzianka, że on przyszedł, po prostu dziękuję Janysowi, że go zaprosił, bo się wtedy trochę tak wyluzowałam, no a teraz to już sobie tak rozmawiamy na luzie i... Te no, swoje wyprawy wieczorem to mają nawet swój urok przecież, nie? Słucham? Te twoje wypady wieczorem przecież mają swój urok jednak mimo tak, wszystko. Tak, tak, tak. Tylko właśnie mi się wydaje, że ten wysiłek fizyczny trzeba dawkować w ciągu dnia, że nie tak, że tylko o jednej porze dnia jesteś aktywna, a tak to sobie siedzisz, że to jest niedobre dla organizmu, że na przykład Marek dzisiaj mówił, że on, bo on sobie tam w ogrodzie jakieś rzeczy robi, no to musiał się tam zająć tym ogrodem, bo on sobie tam coś sadzi. Ziemniaki. I że sobie tam popracował, coś porobił, jakieś nawozy tam ma, jakieś coś sobie tam robi, bo on ma bardzo dużą działkę. Pokazywał mi po prostu na kamerze tam na Messengerze,
i nagrywa mi czasami coś, no i mówi, że sobie tam popracował parę godzin w tym ogrodzie i bardzo się fajnie poczuł psychicznie i fizycznie dzięki temu. Cześć Marek, fajnie, że z nami jesteś. Dzień dobry Marku. Cześć Maras. Cześć Marku. Z ziemniaczków. Ale jak to, gdzie Marek jest? Nie. Marek jest na serwerze, ale nie wiem, czy jest w rozmowie. Jest w rozmowie, podsłuchuje nas, no Marku. Marek, spać. O tobie właśnie mówimy, że masz ogródek. Był Rafatus tutaj u nas dzisiaj. Uciekł. I wszystko ci pokażę, bo nagrywam sobie wideo, jest wideo. Ale właśnie ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że no bo człowiek pierwotny, czy tam, nie wiem, dawniej, prawda, tacy rolnicy, to oni sobie wstawali rano i trzeba było iść w pole, kosić tam zboża, czy tam coś robić cały dzień, przerwa na posiłek i dalej, jakieś tam zwierzęta, krowy nakarmić, konie i cały czas ruch i ci ludzie się fajnie czuli po prostu, nie? Bo mieli tam różne, tu jechali na targ, jajka sprzedawać, tu tam coś innego, nie? I oni byli szczęśliwi, a na przykład, czy to jest fajne życie, takie jak ja prowadzę, siedzę przy tym komputerze, czy smartfonie, czy tablecie i 8 godzin czytam jakieś głupoty w tym internecie? Ja no bym wolała takie krowy pójść i doić. I... No to tylko, ale ty wiesz, czy to jest fajne życie, czy czujesz się szczęśliwa żyjąc. Wiesz, ale oni nie, że oni chcieli, tylko że oni musieli, żeby mieć co jutro rano zjeść. To jest nie, ale myślę, że nie mówiłabym codziennie, nie pisałabym, że mam depresję. Tak, depresję nie dosłownie, tylko tak jako nastrój, nie? Jakbym sobie musiała gdzieś tam pochodzić po tym słońcu, coś porobić, poruszać się, to bym się na pewno fajnie czuła. No dobra, no, ale jakbyś miała takie swoje gospodarstwo, to na przykład zabiłabyś kurę? Bo ja sobie tego nie wyobrażam. No ja też nie. No ale wiesz, jakbyś musiała zabić, no to pewnie... To znaczy zabić, może bym zabiła, ale potem oskubać z tych piór... Coś trzeba zjeść, nie? Wypatroszyć wnętrzności, to już w ogóle jakaś masakra. Ale co tam kurę, a taką krowę czy świnię zabić, to już w ogóle. Ale to na szczęście to się na wsi raczej już od tym się dawniej, w dawnych czasach, tak jak i teraz się zajmowali specjalnie ludzie, którzy się na tym znali, no nie? No co ty, to normalnie baba szła z domu, zabijała kurę, królika czy cokolwiek innego i jedli to, normalnie skubali i tyle. To każdy człowiek. Nie, no to... A czy kiedyś tak ale, było? Ale, tak, ale mówię o świnie, że muszą być teraz. Mówię, tak. Bo ja miałam babcię na wsi, w Kolbuszowej pod Rzeszowem, bo moja mama stamtąd pochodzi, Kolbuszowa pod Rzeszowem. I tam jeździłam całe dzieciństwo, młodość. Ja jeszcze jak byłam nastolatką, jeździłam, no to miała ta babcia właśnie kury, miała gęsi, jakieś tam czasami króliki, miała krowę, konia, pole miała. Psa miała, tam koty miała ze 2-3 i tak dalej. I jak jeździłam na święta wielkanocne, to takie małe kurczątka się rodziły i trzyma ta moja babcia je w takim kartonie w mieszkaniu, w domu i te kurczątka sobie tam siedziały i w ogóle indyjki miała. Co za każdym razem, jak przyjeżdżaliśmy tam co parę miesięcy, to inne zwierzaki były. To moje najpiękniejsze wspomnienia to są stamtąd. I tam miałam 3 kuzynów. Kuzynkę w moim wieku, Małgosię, 2 lata młodszą Bożenę i 4 lata młodszego Witka. No i ta Małgorzata to mieszka teraz w Norwegii, a ta Bożena i Witek, oni mieszkają w Grecji. Bo oni wszyscy najpierw wyjechali do Grecji, a potem się tam jeszcze rozjechali po świecie dalej. No a tam już w tej Kolbuszowej to nie jeżdżę tam, bo tam babcia zmarła, brat mamy też. No i tam mieszka po prostu żona brata mojej mamy. I tam już nie jeździmy, bo no to nie jest nasza rodzina taka biologiczna, no nie. No ale tam musi być fajnie, bo tam były lasy takie z borówkami, tam są różne mokradła, stawy, tam jest taki skansen w tej Kolbuszowej. I tam było fajnie bardzo. Także ja nie mam żadnych uprzedzeń do ludzi z prowincji, bo moja mama pochodziła ze wsi, mogę tak to powiedzieć. No, ale potem dobrze się uczyła w szkole podstawowej, poszła do liceum. Ona się urodziła w 1940 roku. To jeszcze pamięta czasy, jak na wsiach były jakieś te różne takie radia, kołchozy.
telewizji nie było i tak dalej. No i dobrze się uczyła w tym liceum. No i potem wymyśliła sobie, że pojedzie do Krakowa na studia. Dostała się na geodezję. No i tam sobie studiowała na Akademii Górniczo-Hutniczej. Mój ojciec tam studiował geofizykę. Tato jest o rok starszy od mojej mamy był, bo się urodził w 1939 roku. No i oni się poznali pod koniec studiów. I się zakochali w sobie. I potem wzięli ślub, rok po studiach, a potem 2 lata później się mój brat urodził, a ja 4 lata jeszcze później. No, no i tak to było. Ela, brałaś pod uwagę kiedyś przeniesienie się z bloku pod miasto do jakiegoś domku, czy jednak to nie twoje klimaty? Nie, no to ja marzę o tym, bo ja całe życie w bloku żyję. Właśnie ja ci bo powiem, ja że też mieszkam w mieście, a powoli mnie ciągnie na, no na wieś jednak, nie? Ja po prostu marzę o tym. Pa, pa, dobranoc. Ale raczej to jest... Dobranoc. Dobranoc, dobranoc. Bardzo bym chciała, no, po prostu, ale... Może się uda jeszcze ten dom ekipy youtuberskiej zbudować albo wynająć i będę sobie mieszkać tam za tyńcem. No, także... No, ale zawsze masz opcję przeprowadzki do Marka. Właśnie, też ostatnio ktoś mówił, kto mi to mówił z takim karioner na live'ie? Czy dobrze mówię, że przecież ja się mogę do Marka przeprowadzić, dlaczego? Ktoś mi to... Tak, karioner się gdzieś tam pojawił na głosówce chyba, tak? Że dlaczego on ma się przeprowadzać tu, jak ja mogę tam? No ja tłumaczyłam karionerowi, że muszę córkę wysłać do liceum i na studia, no nie? I że w Krakowie są szkoły i są uczelnie. A karioner mówił, że moje dziecko na pewno będzie wolało sobie mieszkać w akademiku tam w Trójmieście w Gdańsku, a nie kurde ze mną po prostu przez studia siedzieć. Jak do Marka, jak Marek ma szombo? Ten karioner, chciałam pozdrowić karionera, ostatnio się taki bardziej zrobił miły, zaczął ze mną rozmawiać jak z człowiekiem drugim. Ja w ogóle właśnie mam, z własnych doświadczeń zauważyłam coś takiego, że warto, cały czas warto się starać. Bo w pewnym momencie albo powiesz coś takiego, albo coś zrobisz, co w końcu wzruszy tą drugą osobę, złamie lód w jej sercu i ona w tobie zobaczy tego, kim ty chcesz, żeby ciebie widziała, no nie? I coś musiałam po prostu, bo się tam żaliłam, miałam pretensje do tego karionera, że nam dokucza z tym Markiem. Coś musiałam powiedzieć takiego, rzeczywiście, że to jakoś tam trafiło do tego jego serca, bo się tak jakby trochę odrobinę lepiej mnie traktuje. A jak sobie wyobrażasz wywiad z Wardęgą? No nie. Nie wiem, będę się musiała przygotować do tego, sprawdzić, co on tam robi, pogrzebać na tym kanale. Czy to będzie podobny wywiad jak kiedyś z Kamilem Krakowskim z Atomowej Alternatywy? Ale ja z nim wywiadu raczej nie przeprowadzałam żadnego. A to nie był wywiad tam dawno temu w sumie? Te rozmowy na live'ie? Nie, myśmy tylko live'a prowadzili razem, ale takie luźne rozmowy to były. No, to on zaproponował udział w tym live'ie, ale nie, my tam po prostu nie myślimy o żadnym wywiadzie. Ja myślałam, że tam pójdę po prostu, jak będzie to Fame MMA w Krakowie 9 maja, jakaś konferencja prasowa. Tylko muszę się zainteresować, żeby się nie okazało, że nie ma już biletów na to. Tam się po prostu pokręcę. Wydaje mi się, że spotkam różnych widzów, ktoś mnie może tam rozpozna, gdzieś tam spróbuje się wkręcić, może sama jakiegoś wywiadu gdzieś udzielę, no nie? A tam zobaczę, co się wydarzy. Nie wiem, czy on w ogóle będzie miał czas akurat ze mną nawet rozmawiać, no nie? Ale na pewno, jak się uda podejść, to się przedstawię, to on nie powinien, jak powiem, że jestem Ela Gawin, youtuberka z Krakowa, to zaskoczy, prawda? Znaczy mi się wydaje, że na pewno będzie wiedział, kim jesteś. No, ale nie będę mu kazała... Nie będę mu kazała zgadywać, tylko się sama przedstawię, powiem, że tam wspominał pan ostatnio o mnie na live'ie. Ale czasem pan ogląda moje live'y. Ale wy macie tam ogólnie jako taką dogadane, tak? Że porozmawiacie ze sobą. On o tym wie, że będziesz chciała z nim porozmawiać. No dowiedział się, bo na live'ie youtuberki Zrób Mi Loada
dwie godziny przez telefon w nocy o tym rozmawiałyśmy. Tylko w końcu ona ma nieopublikowanego tego live'a, tylko ma takie rozmowy, które pocięła, porobiła z niego filmiki. Więc jeden z filmów trafił do Wardęgi. A poza tym gdzieś tam pisałam też już social media. I u niego na live'ie na czacie pisałam też, że jestem pana fanką, chciałabym z panem przeprowadzić wywiad, będę w Krakowie na Fame MMA. I on to przeczytał. Potem mu wysyłałam jakieś serduszka, potem jakieś kotki, jakieś ludziki, a na koniec mu napisałam niezłe, Potem mu napisałam I love you, no i on to przeczytał, I love you, Ela Gavin, i mówi, o, dziękuję za docenienie mojej osoby. No i jak, jeszcze... Jak nastoletnia miłość, dosłownie. I jeszcze zrobi Loda, zrobiła ten taki film, wycięła naszą rozmowę, jak tam ja się dopytywałam, czy Wardęga ma dziewczynę, czy nie ma, czy go można poderwać, czy nie można, a one mi zaczęły tłumaczyć, że się nie da, bo ma dziewczynę, którą kocha i ona jest ładna, wysportowana, a ja, o kurwa, no to nie da rady tego, i tam jakieś różne rozmowy. I Wardęga puścił tą rozmowę ostatnio na live'ie przedwczoraj i powiedział, cytuję, że nie ma takiego wagonu, którego nie można odpiąć. Mówi, że tak się mówi, żebym się nie martwiła, bo nie ma takiego wagonu, którego nie można odpiąć. Czyli on miał na myśli, moim zdaniem, ten wagon, że tam jakiś jego związek, prawda, że zawsze może się po prostu odłączyć tam od jakiejś swojej partnerki, dajmy na to. Ale on tak mówił teoretycznie, oczywiście się uśmiechał cały czas, trzymał za głowę, jak słuchał tego, co ja mówiłam. I co tam jeszcze było? Aha, i ja jeszcze się śmiałam. A, tak, tak, bo ja przecież go też nie mogę podrywać. Teoretycznie go nie mogę podrywać, bo ja przecież jestem z Markiem. Teoretycznie. Flirtuję z Markiem. A ja, fansik dla Wardęgi. Tak, nie? I ja mówię, że teoretycznie. No i Wardęga puścił dwa razy to i mówi, słyszeliście, to teoretycznie nie może mnie podrywać, ale praktycznie to... To może by i mogła, nie? No i taka fajna sytuacja. Ale on jest fajny, bo jest na luzie, bo na przykład taki Karioner czy Spysiński, zaraz by mi wyjechał z wiekiem prawdopodobnie, nie? Zaraz by mi mówił, że nie mam u niego szans i żebym w ogóle spierdalała na drzewo i od razu by mnie wyśmiał, prawda? A on, kurczę, taka gwiazda, ma przecież tych subskrypcji... Nie wiem właśnie dokładnie, bo na pewno więcej niż milion. Nie wiem, czy nie około 2 milionów subskrypcji on ma. Nie chcę was prowadzić, bo on musicie sprawdzić. Niektóre jego filmy do 2 milionów mają odsłon. Na jego live'ie było 20 parę tysięcy osób. Na tym 2 dni temu i w niedzielę. I ci wszyscy ludzie usłyszeli o mnie na tym live'ie. Dzięki youtuberce Zrób Mi Loda, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję ci, że zrobiłaś ten filmik. No bo teraz ci ludzie wchodzą do mnie, no nie? Czyli on miał 25 tysięcy widzów na live'ie. Ja mam czasami, no maksimum to miałam 1500 widzów. A u Karionera po 300 osób siedzi na przykład. A on ma z kolei tam czasami 20 tysięcy osób z filmów. Nawet u Mateusza Spysińskiego niejednokrotnie jest widzów tam po kilkaset. Także, no ale u Wardęgi i no i u niego ten czat tak zapierdalał cały czas. Nie dało się tam w ogóle po prostu czytać, co tam pisze tak szybko. Można jakoś spowolnić ten czat. No bo 20 parę tysięcy osób i ja w ogóle ja nie wiem, jak on to zrobił, że on się doczytał, co ja mu tam pisałam. To on jest jakiś genialny. Bo ja na przykład jestem leniem, siedzę i nie czytam w ogóle czata przez 5 godzin, tylko tańczę, opowiadam głupoty, jakieś dyrdy mały, nie czytam w ogóle, co mi ludzie piszą. A taki Wardęga, ja mu tam tylko chlasnęłam 3 teksty, on to wszystko odczytał na głos. Ja nie wiem, jak on to zrobił. To ja, on zasłużył sobie na ten sukces youtuberski, bo no jest jakiś genialny chyba. Ja się muszę nauczyć czytać ten czat. Jesteście tam? Tak, nie. Oczywiście, oczywiście. Jesteśmy. Dobra, to ja mam teraz taką propozycję. Ja już się zamykam, przestaję gadać. Powiedzcie teraz wy coś, no i potem będziemy kończyć, nie? Żeby była równowaga, bo ja trochę zdominowałam rozmowę, tak?
No, moim zdaniem na przykład Elu, OnlyFans, w tej sytuacji, jaki jesteś, byłby chyba strzałem w dziesiątkę. To jest portal, gdzie stawiają zdjęcia jakieś dla widzów i oni płacą za miesięczny ten dostęp do tych zdjęć. To różne, czy tam ze spacerów, czy jakieś bardziej pikantne. No wiem, jak sobie, ale wiesz, nie, rozmawialiśmy ale... o tym, że to mnie nie interesuje, więc mi odpowiada to, co jest. Pikantne, taki spicy. Ale to mogą być nawet zwykłe zdjęcia, ale wie pani, to zawsze, zawsze jakaś kaska w portfelu dodatkowo. Ja w ogóle po prostu myślę, że już pokazałam po prostu ludziom, jaki mam potencjał, że tam mam figurę i w ogóle umiem tańczyć, ze śpiewaniem może gorzej, trochę ten taniec może też nie do końca jakiś jest dobry, ale z wiekiem, tam z roku na rok, no to nie zamierzam po prostu się miszczyć przed tą kamerą, tylko na przykład więcej na te tematy polityczne, czy tam trochę z tej psychologii, no po prostu trochę nie chcę na przykład zrobić się śmieszna, prawda? Będę mieć 60 lat i wypinać tyłek do kamery. To już tak jest, trochę będzie nie na poziomie, no nie? Więc chciałam, można powiedzieć, że tak się wszczeliłam jeszcze w ostatnie lata. Trochę się za późno urodziłam, bo jakbym była młodsza, to by można było więcej jeszcze podziałać, no nie? Ale pokazałam ludziom, jaki mam potencjał, na co mnie stać. I myślę, że mogę tam sobie jeszcze 2-3 lata poszaleć, a potem sobie będę siedzieć grzecznie na stołeczku i po prostu pierdolić, że ubecje i lewicowe środowiska trzeba zniszczyć w Polsce. No i taki mam, taką mam wizję mojego kanału na przyszłość. Już nie. Zajebista wizja. Żadnym czyli, tam jestem, nie będę czyli, machać czyli, i tak dalej. Czyli wizją na kanał jest anihilacja lewaków po prostu. Tak, tak, ale oczywiście jak będę mieć dalej, jak będę mieć ładne ciało i twarz, to się na pewno tam przejdę przed tą kamerą parę razy, żeby sobie wszyscy zobaczyli, że czy się zestarzałam, czy nie, jak wyglądam, nie? No ale to byłoby trochę głupie, jakbym się zaczęła nagle przebierać, tańczyć, fikać tam jakieś koziołki na tapczanie, nie? I w ogóle jakieś głupoty, no to wy już stwierdzili, że ta baba jest jakaś popierdolona, nie? Ela, będziesz proszę na pyrko, nie? Na czym? Pyrkon. Taki event. Dla twórców i generalnie zlot, no w sumie takiej polskiej społeczności. Nawet nie wiem dokładnie, jak to określić. W sumie. Jest takie fantazy trochę? Jakieś takie... No, znaczy się główny motyw przewodni jest taki, że tam jest fantazy, twórcy, tacy mniejsi, więksi, gry, społeczeństwo, youtuberzy. Generalnie dużo osób z takiego środowiska właśnie, no. No to pasowałoby, jak będziecie słyszeć o jakichś takich ciekawych, różnych sytuacjach, w których mogłabym wziąć udział, to teraz jeszcze jest moment, że mogłabym gdzieś tam się pokazywać, pochodzić, pokręcić. Tak, coś, nie? 17 do 19 czerwca. To aha, miesiące to wie pani. Prawie półtora miesiąca jeszcze, myślę, że pani ogarnie sobie temat. Mów mi na ty. W każdym razie, no przepraszam, że tak zaczęłam trochę z grubej rury. Nie wiem, jakoś tak się źle czuję, ale już mi przeszło, trochę się uspokoiłam. Ucieszyłam się, że ten Rafatus przyszedł do nas. Ale, dlaczego? Ale po prostu... No ale zobaczcie, bo słuchajcie, nie chcę, żebyście go naprawdę krytykowali, bo on do nas wtedy więcej nie przyjdzie, a dla mnie to jest ważne, żeby on zaglądał, bo wtedy też jest większy ruch na tym serwerze i tak dalej, prawda? Więc to jest w moim interesie, żeby się każdy fajnie tutaj czuł, ale abstrahując w ogóle od tego... Obserwowałam jego działalność prawie od samego początku, więc jeżeli chodzi tylko o jego, jeżeli chodzi tylko o to, żeby na twoim kanale był ruch, no to spoko. To zadziała. I chciałam powiedzieć coś innego, że to, co on powiedział, to było bardzo mądre. Zauważyliście, czy nie? Wiesz co, nie... Osobiście nie chciałbym być krytykiem, bo nie znam tak bardzo jego twórczości, ale patrząc na to, co robił i... dzisiaj no, powiedział po prostu, prawda? Powiedział, żebym się trzymała, żebym się... Tak, ale czy nie uważasz, że to nie są takie typowe słowa? To nie jest bardzo taka jakaś wiedza... No nie, ale on się długo wypowiadał, uzasadniał to. No tak naprawdę lał wodę i w zasadzie... To robią... Sporo ma za cieniu, się zgodzi. Ale mówienie, ja na przykład wolałam z nim rozmawiać. To normik, to już jest taki sobie.
Jak byłem mały, ksiądz też mi tak mówił, a potem mnie w dupę jebał. Ja wolałam z nim rozmawiać niż tam... Dokładnie. ...tymi osobami, które go przekrzykiwały, więc... No to bo ciężko trochę zapomnieć, co Rafa tu zrobił i nagle weryfikować go, że jest jakimś live coachem. Wiesz co, Ela, po prostu może zrób tak, my to... Coś przerwało. Przerwało cię. Może zrób tak, że po prostu my nie będziemy ciebie nakierowywać, tylko obejrzyj sobie jego twórczość w internecie, zobaczysz, na czym ona tak naprawdę się opierała i wtedy sama ocenisz, czy chcesz z czymś takim współpracować, czy nie, no nie. Z czymś takim. Ale ja wiem, chodzi o to, że ja wiem po prostu... No w pewien sposób współpracować, no dobra. No. Jakiego rodzaju on filmy robił. Chodzi o to, że ja mogę z każdym współpracować, przecież ja nie mam żadnych ograniczeń. Więc na przykład ja chcę robić filmy o ludziach uzależnionych od hazardu, którzy gdzieś tam chodzą po kasynach, ostatnie pieniądze wydają. Albo na przykład mam takiego kolegę, co poznałam go, jak przebiłam oponę tam rok temu. Okazało się, że on ma różne tam jakieś sprawy, problemy, tam był w więzieniu i tak dalej. I też mi chciał udzielić wywiadu na ten mój kanał. I chodzi o to, że czasami fajnie jest posłuchać historii takich ludzi. Oni czasami mają bardzo dużo do powiedzenia. Nam się wydaje, że to jest jakiś margines, a można się od nich dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć i okazuje się, że oni są mądrzejsi niejednokrotnie niż jakiś tam prawnik, lekarz, polityk. Jeszcze czasami... dużo przeszedł przez hejt i na pewno miał do czynienia z prawnikiem i telewizją też. Także no... A ja powiadujesz się, Elu, za co siedział ten twój kolega? Ja chciałam się tylko pożegnać. Życzę wam miłego wieczoru. Papa, trzymajcie się. Żegnaj się, mam. Dobranocka. Dobranoc. Powodzonka nam. Zdrówka, szczęścia, pomyślcie. Nie, tu właśnie nie mogę ujawnić szczegółów, bo tam pojawił się film na moim kanale, jak właśnie tam kilka osób mi pomagało w wymianie koła i go gdzieś tam widać, więc nie mogę ujawnić jakichś szczegółów. Tylko mówię, że on oficjalnie chciał mi udzielić wywiadu, opowiedzieć, jak tam wygląda sytuacja człowieka, który ma jakiś konflikt z prawem, jak się go traktuje w czasie przesłuchań na policji, jak w sądzie. No, domyślacie się, że taka osoba jest od razu na gorszej pozycji niż jeżeli jakiś renomowany obywatel jest sądzony. Tak, ale też nie do końca, bo na człowieka, który na przykład siedzi w więzieniu za jakąś bójkę, nie patrzy jak na margines, ale na człowieka, który leje swoją dziewczynę za donaty. Wiesz, ale z drugiej strony, czy ty chcesz pompować swoje zasięgi człowiekiem, który robił aż tak okropne rzeczy drugiemu człowiekowi? To mi się wydaje, że to bardziej... Ale ja nie chcę... Nie chcę po prostu, żeby szła rozmowa w tym kierunku, bo teraz jest taka sytuacja, że podejrzewam, że są osoby tutaj z serweru Przystanek Kozborowo, bo tam bardzo dużo osób na tym serwerze przyszła z serweru Rafatusa, bo administratorzy serweru Przystanek Kozborowo są równocześnie administratorami u Rafatusa. I oni są zazdrośni, nie chcą, żeby Rafatus tutaj przychodził na kanał, więc teraz różne osoby tam z tego kręgu będą się źle o nim wypowiadać, żeby do niego to doszło i żeby on tu nie chciał wrócić. Ale jakoś na tym Kozborowie jest przyjmowany, jak również ci ludzie administrują te jego strony. A nie wierzę w to, że osoby, które teraz krytykują Rafatusa, to są tak zwane gangusie, czyli ludzie z mojego gangu. Bo jeżeli to są moi fani i ja ich proszę, że ja bym chciała mieć takiego gościa, to oni by to na pewno to uszanują. Więc podejrzewam, ja nie jestem ani stąd jestem osobą myślącą. Podejrzewam, że to jest sabotaż Kozborowa, prawda? Stwierdzili, o kurwa, skąd ta pizda wyczesnęła? Trzeba go zniechęcić do niej, no nie? I to na tym to polega. Ja to tak postrzegam po prostu. To wszystko konspiracja PO. No więc, więc nie chcę, żebyście tak mówili, bo moim zdaniem to jest nieszczere, nie? Bo nikt z mojego serwera nie będzie podważał tego pomysłu, bo my chcemy, żeby się tu coś działo.
No, no odpowiedzcie na pytanie. Wolicie sobie pogadać o Rafatusie i posłuchać go, czy wolicie po prostu słuchać, jak będę pieprzyć następny rok o Marku? Wolimy słuchać o Marku. Wolimy słuchać o Marku, definitywnie. Pogodziłam się, zostawił mnie, znalazł sobie dziwkę. Definitywnie o Marku. Z tego, co się orientuje, Marek nigdy nie zajebał liścia swojej dziewczynie. Więc... A ja już mam dość tematu. Ja już mam dosyć tematu Marka. Marek też już ma dość bycia moim tematem. A jeszcze tak a propos Marka, chciałam powiedzieć, że on, czy wiecie na przykład, że on ma na działce ule? Ma pszczoły. Ale normalnie takie pszczółki malutkie? No ule, kilka uli. Wiesz co to jest ul, nie? No, ma tam takie domki. Tam nie wiem, ma z 10 tych uli, czy tam z 6. I on mi opowiadał wszystko o tych ulach, że ma specjalnie na tej działce posadzone jakieś tam jabłoń, śliwka, takie drzewa owocowe, które kwitną. I narzekał, że tam mało jest w jego regionie też właśnie kwiatów, że te pszczoły tak też nie mają za bardzo co jeść. Mówił, że daje im się takie karmniki, że daje im się wodę z cukrem, żeby one sobie tam jadły to. Mówił, że ma taki strój z ojcem, że to jak był mały, miał 10 lat, to ojciec właśnie te ule zaczął prowadzić. Mają takie stroje specjalne, sobie to wkładają, takie siatki, no nie na głowę, i że wyciągają ten miód, no i że tam dają do słoika, no i że tam za jeden słoik można taki słoik miodu sprzedać za 40 zł, no ale że mają dla siebie, no i Marek nie lubi miodu, bo już za dużo tego miodu zjadł i w ogóle o tych pszczołach mi opowiadał, jakie one mają zwyczaje, on się tym zajmuje. Myślę, że to byłoby fajne. Dlaczego ludzie, którzy go przysłuchują, na przykład na takie pijani Belweder czy gdzie indziej nie, dlaczego się na przykład nie popytają o takie rzeczy? Bo to jest bardzo fajne, no nie? Albo on o różnych mówi, kiedyś mówił na live'ie, że na wsi jest taki zwyczaj, że jak gdzieś tam z kimś rozmawiasz, no to się właśnie wyciąga ten alkohol, że to jest takie na zasadzie gościnności. I w efekcie, gdzie nie pójdziesz, no to pierwsze co robią, no to wyciągają ten alkohol, częstują, no i to jest trochę męczące, no nie, bo idziesz do kogoś w południe, czy tam po południu na chwilę, no to tutaj alkohol, tam alkohol, na ławce alkohol, a to jest taka, mówił, że to jest jakby taka kultura, tradycja, czy, że jak odmówisz, no to się obrażają, no i to jest takie ciekawe, no bo to wcale nie znaczy, że to jest jakieś tam środowisko, że akurat pije ten alkohol, tylko to jest tak przyjęte, nie? I krytykuje się właśnie tych ludzi. Taka polska kultura alkoholizmu trochę. Krytykuje się tych ludzi z tych małych miejscowości, że nadużywają alkoholu, ale to jest po prostu zakorzenione w ich obyczajowości, no nie? Że no nie dasz rady tam żyć i nie... po prostu skorzystać z tego poczęstunku, bo będziesz uznany za jakąś osobę, która się nie umie zachować, niegrzeczną. Może inaczej w jakichś większych trochę miejscowościach. No nie wiem, ale to jest na przykład takie ciekawe, bo jak on to kiedyś opowiadał, to mnie to tak na przykład zainteresowało socjologicznie, nie? No, czyli na przykład z tymi ulami, czy tam jakieś, no bardzo, no on mi dużo rzeczy, dużo historii różnych opowiada tam o tym życiu swoim. I dużo bym mógł fajnych rzeczy na tych live'ach mówić, nie? A nie może, bo jak włącza live'a, to jest wyzywany i przesłuchiwany o mnie, nie? Cały czas, non stop. To czemu poruszasz jego temat teraz? No bo chciałam o tych ulach właśnie opowiedzieć. No ale wiesz, tutaj generalnie myślę, że znalazłoby się kilka osób, które byłyby zainteresowane posłuchaniem o tych pszczołach, gdyby Marek chciał powiedzieć. No właśnie. I po co ja to mówię? Żebyście go zainteresowali, żeby o tym poopowiadał, żeby robił te live'y, żeby coś tam pisał. Naprawdę dużo ma rzeczy fajnych do opowiedzenia i ma dużo takich fajnych wniosków. Ja cicho. Wolę to niż słuchanie Rafatusa. Pozdrawiam. No ale Marek przed chwilą pisał, że u nas jest popierdolony serwer, nie da się pogadać, więc no trzeba mu trochę to wytłumaczyć chyba. Ale wiesz, nie wiem, może tam go ktoś zaatakował, nie wiem co tam się dzieje akurat teraz na przedpokoju, prawda? Może ma zły humor i tak napisał, więc wiesz, wiele razy pisał też miłe rzeczy, więc też nie można tak uogólniać, nie? No bo w tym momencie jak tak mówisz, no to... To jest trochę tak, że prawda, nie chcesz tu Rafatusa, nie chcesz tu Marka.
Nie no, ja chcę właśnie Marka, tylko Marek chce jakby... No chcesz starą klarkę z Pijani Belweder, żeby mnie tutaj przesłuchiwała, nie. Czy ubóz? Ale ja ci mówię, że żeby... Marek jak najbardziej byłby ciekawym dodatkiem do rozmowy, no. Fajnie by się go słuchało, z tym, że Marek chyba nie chce z nami rozmawiać. Ale nie, jak to nie chce, jak przecież na moim ostatnim live'ie dzwoniłam do niego i mówiłam, że mamy taki pomysł, że jakieś rozmowy czasami, tylko że on musi wstawać do pracy o 5 rano, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jak nie chce, on się źle czuje po prostu psychicznie, ja też, i nie chcemy na razie razem występować, bo nie chcemy, żeby nam ludzie jakieś pytania zadawali, wiecie, o, na czym to polega, także na razie my potrzebujemy trochę odpocząć od tego internetu w tym sensie, że no sami widzicie, co się ze mną dzieje. Ja płaczę na tych live'ach, denerwuję się, jestem podminowana, narzekam, piszę jakieś głupoty tam na tych serwerach, prawda? Widać czasami, jak ktoś obserwuje, że coś się ze mną dzieje. Mam takie fale złego humoru. Wchodzę na tego czata Discorda 3 razy dziennie, bo chcę tam być obecna, no to raz wejdę o jednej porze dnia, jestem miła, prawda? No to fajnie się rozmawia. A potem minie parę godzin, coś się wydarzy, wjeżdżam tam taka wściekła, banuję ludzi, dogaduję, piszę jakieś głupoty, krytykuję Marka, jakieś tam inne rzeczy i wyjeżdżam z tego serwera. Także to nie jest dobre, bo na live'ach też na przykład ja robię te live'y, że zawsze w piątki, nie? Ale czasem ja jestem w piątek w takim stanie psychicznym, że ja się nie nadaję robić live'a. Nie nadaje się, źle się czuję, jestem poirytowana albo przygnębiona, albo głowa mi boli, no nie? I trzeba włączyć i robić tego live'a. No i z tego potem są takie sytuacje, że są raz jestem wesoła, a kiedy indziej mówię, że chciałabym się zabić, nie? Z tego powodu, że ja sobie te terminy tych live'ów narzucam odgórnie. Bo normalnie, jakbym nie miała tego kalendarium, że zawsze w piątki, to bym stwierdziła, o dobra, dzisiaj mam doła, to nie włączam live'a, bo kurde się połączę i sobie coś zrobię na tym live'ie, nie? Więc to jest takie trochę trudne, że to sobie też narzucam te terminy. Tak samo wchodzę na tego Discorda, nie zawsze jestem w odpowiedniej konstrukcji psychicznej, żeby uczestniczyć po prostu w tym czacie tak często, nie? Nie dochodziłoby to do jakichś pyskówek z ludźmi, jakby było tego mniej, nie? No mówię, że ogólnie zaprosiłam was na tą konferencję prasową, żeby powiedzieć, że my musimy wyhamować z tym internetem. W każdym razie, bo jak ja nie wyhamuję, to ja wyląduję naprawdę w tym Kobierzynie, czyli w jakimś szpitalu psychiatrycznym, a Marek to, nie wiem, też chyba źle skończy. Mogę mieć pytanie jedno? Tak, tak, właśnie pytajcie, bo ja nie chcę tutaj domagować. Elu, dlaczego jak ostatnio i przedostatnio, jak przychodzi do ciebie policja, to nie otwierasz drzwi? Nie lepiej jest po prostu otworzyć drzwi i pokazać, że wszystko jest okej? Właśnie nie wiem, jak do tego podchodzić. Chodzi o to, że na przykład mam live'a, prawda? Ogląda mnie 1300 osób. Chłonie każde słowo. A ta policja mi nagle wjedzie do chaty i będzie mnie tam 20 minut przesłuchiwać w tym przedpokoju. I te 1300 osób, połowa z nich sobie pójdzie po prostu, nie? Kto będzie czekał pół godziny patrząc się na pusty pokój? Bo oni nie staną przed kamerą, nie będą pokazywać, jak mnie tam szarpią, bo byłoby wtedy fajne show, nie? Czy legitymują, czy jakby można było posłuchać, co ja mówię tej policji. Ale pół godziny nikt nie będzie czekał, więc ja po prostu nie wpuszczam, żeby sobie nie rozwalić live'a, nie? A no ale tego, dwa dni temu ostatnio nie miałaś live'a. Nie wpuszczam, bo po prostu no ja się w domu nie ubieram jakoś tam wyjściowo, nie? Makijażu nie mam.
po prostu oni pukają i otwieraj, tak jak po prostu stoisz, nie? I to jest takie dla mnie niekomfortowe, biorąc pod uwagę, że teraz są te przepisy, że oni też nagrywają. A poza tym, to nie jest takie fajne z tą policją, bo są tacy, że oni... Znaczy tak, oni zawsze, oni podchodzą ze zrozumieniem z jednej strony, ale zawsze są tacy nieufni, bo to jest takie, oni ich szkolą, żeby nie wierzyli. Więc na przykład teraz, jak ich wpuściłam o tej wpół do pierwszej w nocy, to musiałam ich pół godziny przekonywać, że ja się nie chcę zabić. I miałam takie wrażenie, i zawsze mam wrażenie, jak przekonuję akurat na ten temat, że im więcej mówię, tym oni bardziej się na mnie patrzą podejrzliwie, że ja jestem jakimś świrem. No i w pewnym momencie mija pół godziny, a oni się pytają, ale naprawdę, nie chce się pani zabić, naprawdę, bo oni, jak już im tam opowiem, a nie, bo czasem to właściwie mam z humorem, czasem nam coś zaczynamy pieprzyć, jakieś głupoty ze zdenerwowania i oni już stwierdzają, a jednak jest coś na rzeczy, jednak jest przygnębiona, o, a tu ma ten makijaż rozmazany, to znaczy, że płakała, a tu trochę alkoholu czuć w powietrzu, nie, coś tu nie gra, dobra, to nie wychodzimy. I po prostu to na tym polega, dlatego ja ich nie chcę wpuszczać, nie? No bo wiesz, oni też no jednak boją się, że rzeczywiście coś może być na rzeczy i będą cię mieli na sumieniu, nie? No, chcą no, to, że no wiem. Tak, także w 5 minut nie da rady przez to przebrnąć, oni tam po prostu analizują. Im dłużej się tłumaczę, tym widzę, że mnie mi wierzą. Na sumieniu to najmniejszy problem postępowania, trochę gorsze. Kiedyś było tak, że tam z Markiem się pokłóciłam, byłam zapłakana, nie? Bo nie odzywał się, oczy spuchnięte, twarz zapłakana. Jakiś tam alkohol na stole, nie? I wjechali mi na chatę. I nie dało rady ich w ogóle przekonać, że ja się dobrze czuję. No bo przyszli, zobaczyli kobietę zapłakaną, oczy spuchnięte, nos czerwony. Dziecka nie było na szczęście, nie? Nie byłam pijana ani nic, ale nie chcieli się odwalić w ogóle ode mnie. Nie, po prostu nie możesz sobie płakać w domu, bo cię wtedy od razu wytargają w kaftanie bezpieczeństwa do jakiegoś szpitala, no. A tak się składa, że Marek w ciągu ostatniego pół roku dosyć często mnie doprowadzał do płaczu, więc nie otwieram drzwi, no. Bo bym po prostu większość czasu spędziła w szpitalu psychiatrycznym. Tylko dlatego, że sobie płakałam w domu do poduszki. Elu, a nie boisz się, że w końcu faktycznie ci wyważą któregoś dnia drzwi? No ale dlaczego? Z jakiego powodu mają mi wyważyć, jeżeli... No jeśli będzie zgłoszenie, że właśnie chcesz popełnić samobójstwo na przykład, nie będziesz otwierała, nie będzie, nie wiem, żadnych odgłosów, to chyba, ja nie wiem jak to jest, ale chyba mają prawo wyważyć drzwi i wejść. Jak najbardziej. To znaczy, bo tak, ja ogólnie do tej pory mi się nie chciało, nie miałam czasu tego wyjaśniać. No nie, ja sobie siądę do komputera, napiszę do wszystkich maila, do wszystkich, spiszę sobie, tam jest chyba w Krakowie 30 tych komisariatów. Komenda jest miejska, poza tym wojewódzka, prokuratura rejonowa i krajowa i do wszystkich walnę taką samą wiadomość po prostu, kim jestem, czym się zajmuję, że są te kontrole, żeby się weszli sobie na kanał, popatrzyli na te filmy, na te profile social media i że jak będą te zgłoszenia, to żeby sobie najpierw weszli na ten live, czy rzeczywiście jestem pijana i jestem zagrożeniem dla kogoś, czy faktycznie mówię jakieś rzeczy świadczące o popełnianiu samobójstwa i jak skoro już byli u mnie na przykład 100 razy w ciągu tych ostatnich 10 lat, nie? No to może już nie muszą przyjeżdżać, nie? Ten 101, 102, 103, 104, 105, 110 i tak dalej, prawda? No bo ile razy można do kogoś wjeżdżać na tą chatę, jak kobieta tyle lat przeżyłam i jeszcze sobie nigdy nic nie zrobiłam, nie miałam żadnego incydentu samobójczego, nie byłam nigdy w szpitalu, pogotowie ani raz w życiu sama nie wzywałam, bo nie byłam nigdy w szpitalu, tylko przy okazji porodu byłam w szpitalu.
i poronienia ciąży. Pogotowia nigdy nie wzywałam. No to dlaczego nagle oni muszą do mnie co tydzień przyjeżdżać i to pogotowie musi mnie brać? Jeżeli mają zgłoszenie, to nie da się napisać sobie zwolnienia ze zgłoszeń, bo to są służby alarmowe. Kilkaset patroli w Krakowie, a każdy samochód. Tak, tak. Niestety nawet gdybyś napisała te maile. Ale nie, właśnie, że było tak, że raz wezwali z komendy, bo komenda miejska często przyjeżdża, że byli policjanci dwaj, którzy już byli u mnie kiedyś, nie? I o, znowu do tej Eli Gawin. Aha, ona jest youtuberką, że ktoś zgłosił, że z live'u wynika, że ona jest pijana, jest zagrożeniem dla dziecka, dla siebie, biega z nożem przed kamerą, za chwilę zadźga dziecko, a potem siebie, nie? No i nie wpuściłam ich, oni sobie siedli w samochodzie i zaczęli patrzeć na tego live'a, a live ma możliwość też cofania, no nie? Więc sobie tam na podglądzie zaczęli przesuwać w tył te 2 godziny i tam widać, jak przesuwasz palcem po podglądzie, to masz cały czas taką miniaturkę obrazu, że możesz sobie zobaczyć, kiedy wstaję ze stołka, kiedy tańczę, kiedy wychodzę, kiedy się przebieram. Pooglądali sobie fragmenty, stwierdzili, że wszystko jest w porządku i że po prostu ktoś złośliwie ich wezwał i wrócili tam do siebie na komendę, no i koniec. No ale to chyba trochę nie dopełnili swoich obowiązków, tak szczerze. No ale to co mieli zrobić? No trochę bardzo. Jak jest takie zgłoszenie, że ktoś z nożem ma biegać w mieszkaniu i nie otwierasz drzwi, to te drzwi wylatują od razu. Jeżeli sobie na jakiś live, no to sorry, ale jakby tam się cokolwiek stało, to żaden prokurator się nie przejmie tym, że oni powiedzą, no ale oglądaliśmy live'a i się nic nie działo. No ale była u mnie ta policja, powiedzmy w ciągu ostatniego roku 30 razy, z czego wpuściłam ich tylko 2 razy, a 20 parę razy nie. I nikt mi tych drzwi nie wyważył, ani balkonu, krat w balkonie, ani okien nie wybił. Więc jednak, skoro nie wpuszczasz, poza tym w Zakopanem była taka sytuacja, byłam z córką i tam ludzie złośliwie wzywali, oczywiście robiłam live'y, tam rozpoznali, gdzie jestem, do tego miejsca, gdzie nocowałam. I tam po prostu gospodarze mieli pretensje, bo górale to są dosyć tacy porywczy, zaczęli się awanturować, do tych policjantów krzyczeć, a wtedy jeden policjant powiedział, stałam obok, powiedział, zawsze pan może nie wpuścić i jak pan nie wpuści, to my nie wtargniemy w takiej sytuacji. Powiedział, nie chce pan wpuścić. Nie do końca tak to działa. W każdym razie, no co ci mam dużo powiedzieć, no ja bym to porównał może do przypadku, nie wiem, przykładowo Kononowicza, gdzie cała komenda go zna, no i generalnie jak tam jadą, no to wiedzą gdzie jadą, no i też nikt tam nie będzie drzwi wyważał, bo ktoś zgłosi, że on sobie coś chce zrobić, no bo wiadomo, że większość są fałszywe zgłoszenia i tak samo jest na komisariacie, jeżeli x tam 12, 20 zgłoszeń z jednego wieczoru na ten sam adres, to dyżur na komisariacie dobrze wie, że tam mieszka Ela Gawin, są zgłoszenia, faktycznie się wcześniej nic nie działo i trochę inaczej to wygląda, ale jeżeli takie zgłoszenie przyszło od osoby, która no nie jest gdzieś tam znana w internecie i nam na komisariacie jej nie kojarzą, no to te drzwi by wyleciały od razu, no. Więc to jest trochę inna sytuacja, bo cię już kojarzą, więc no. Ale wiesz, na początku też mnie nie znali i jakoś drzwi cały czas mam te same od 10 lat. Bo wiesz, to też jest tak, że jak oni wywarą te drzwi, ja to nie jest stawiał się z drzwiami wyważonymi, sobie pójdą, no tylko potem jednak oni trochę odpowiadają też za to, dlaczego podjęli taką decyzję. Problem, bo później to trwa, trzeba dokumentację sporządzać, zabezpieczać te drzwi. Każdy raczej dąży do tego, żeby tego nie robić. Słuchaj, mi mówiło kilka osób, policjantów, takich, co prywatnie znam, żebym nie otwierała i koniec. Tylko, że to jeszcze po prostu zależy, jakie jest zgłoszenie, bo na przykład mój znajomy taki, to znaczy nie jest to znajomy, ale poznałam go przy okazji wypadku samochodowego, byłam świadkiem, no i tam on pracował jako nadkomisarz w Policji Krakowskiej Drogówce, no i ktoś mu zgłosił złośliwie, że w jego mieszkaniu jest molestowane dziecko seksualnie. No przyjechała policja do niego, on był wtedy tym nadkomisarzem Policji Drogowej w Krakowie, no i on uchylił drzwi, to znaczy nie, przez, czy tam jakiś miał łańcuch, czy nie wiem, przez drzwi się odezwał, o co chodzi, a oni, że policja, proszę otworzyć, nie?
A on mówi, tam wypierdalajcie, ja tutaj też jestem policjantem, nie wpuszczę jej was, bo ja tutaj śpię i wypierdalać stąd, nie? No i oni mu wtedy te drzwi, kopa w drzwi, że on po prostu na podłodze wylądował w drzwi na nim. Zaczął się awanturować, szarpać, no to go skuli tam po prostu skopali w tym przedpokoju. Potem dał te dokumenty, że jestem komisarzem policji, nie? No ale to nie było zmiłuj się. Potem się tam gdzieś odwoływał, skargi pisał pół roku, no i nic mu nie uznali, no bo powiedzieli, że skoro on się ujawnił, że jest w mieszkaniu, to musiał otworzyć te drzwi, że tego tam po prostu mu tam wszystko poniszczyli, no to oddali mu pieniądze, a to co dostał parę tych kopniaków, no to jego, no. Więc faktycznie... No zasada jest prosta. Lepiej się nie zależy o w jakiej sprawie, a tam była poważna, ktoś złośliwy zadzwonił, w dodatku posunął się do tego, że gdzieś tam z klatki, gdzie on mieszka, ktoś zadzwonił, dzień dobry, mam 12 lat, właśnie ktoś mnie gwałci, na pomoc, adres tam, ulica, komandosów 6-4, ratujcie mnie, i się rozłączył, no i że prokurator szybko tam zadecydował, że zlokalizowali nawet tą komórkę, skąd był ten telefon, nie? I że wskazywał, że spod tego jego adresu, no i go tam po prostu skopali w tym przedpokoju, bo się stawiał, a ktoś mu po prostu zrobił taką akcję, nie? No to sama sobie powiedziałaś, że masz najlepszy przykład tego, że... I ten mój kolega mówi, to są skurwysyny, to są zomowcy. Ubecja, bo on nic w ogóle upiera, nie? Warto otworzyć czasami drzwi, pokazać co jak i tyle. Tak, i nie odszedł z tej policji. Z PO. On jest odszedł z tej policji po tym incydencie, ale i tak miał iść na emeryturę, więc w sumie... Tylko PCR król. Ale mówił właśnie, to on mi właśnie wtłoczył do głowy te wszystkie akcje, że to jest środowisko, które nigdy dekomunizacji nie było poddane, że tam po prostu powiedział, że on w ogóle w pracy nigdy nie mógł mówić, że popiera PiS, bo tam po prostu 90 parę procent to wszyscy anty-PiS, nie? Że się PiS, tam bał mówić, że do kościoła chodzi. Teraz, w tych czasach, nie? Z tym, że on potem tam w środowiskach PiS-u działał, ale też mu się tam nie spodobało i w końcu się wypisał też z tej partii PiS-owskiej na koniec. Tam. I dołączy to ideologicznie. Zacznijmy od tego, że jak... Został taki po prostu apolityczny, ale karierę też w Urzędzie Miasta robił i tak dalej. No nieważne. W każdym razie ja się go dużo rzeczy takich pytałam właśnie o te sprawy takie policyjne. Ale powiedz mi teraz szczerze tylko, dlaczego jesteś za PiS-em? No bo po prostu ja to mam po prostu wyssane z mlekiem matki. No ja to mam z domu rodzinnego po prostu szacunek dla wartości prawicowych. Dawniej była taka partia, AWS to się chyba nazywało, tak? Że jeszcze nie było tego PiS-u, więc po prostu zawsze, odkąd skończyłam 18 lat i chodziłam na wybory, to zawsze na te prawicowe partie. Ale dlaczego? Solidarnościowe. Ale wytłumacz mi dlaczego. Powód. Jakby to, no to, że wysłałeś to z mlekiem matki, to nic nie ma. Dobra, to jest zdecydowanie o... Zbanuj go. To jest zdecydowanie o przyszłości kraju. Jakieś racje musisz swoje mieć. Słuchaj, ja to już tłumaczyłam wiele razy, bo nie wiem, czy ludzie chcą o tej porze tego słuchać, ale to już. Mogę po prostu... Ela, nie odpowiadaj nawet. To zomowiec jest, chcę cię przesłuchać. Dobra, ale czemu w ogóle się odzywa, jak ja nie ciebie pytam? Ale nie, spokojnie, no to ja to mogę załatwić po prostu w minutę, no ja to wyliczałam wiele razy, tylko pozwól mi wyliczyć, nie? Więc po prostu popieram PiS, ponieważ oni popierają, tak jak wiele razy mówiłam, polską kulturę, polską historię, polską gospodarkę, polską rację stanu, dbają o szacunek Polski za granicą, w Unii Europejskiej nie pyskują na Polskę, tak jak Platforma Obywatelska, nie donoszą, nie rezygnują z dotacji, tylko walczą po prostu, żebyśmy jak najwięcej z tej Unii mogli uzyskać. Od Niemców chcą reparacje wojenne, Platforma Obywatelska nie chce i te inne partie. Dali te wszystkie zasiłki, to 500+, to mi osobiście, chociaż ja mam dobrą sytuację rodzinną, a to był dla mnie... To była dla mnie naprawdę super rzecz, bo nie musiałam prosić rodziny, męża. Też mi było
ciężko w tamtym okresie, jak urodziłam dziecko, zarabiać i dostawałam te po prostu 6 tysięcy rocznie z tych pieniędzy, no nie, bo 500 zł razy 12 miesięcy i kurwa, to było naprawdę dużo hajsu. Ja dziecku pokupiłam bardzo dużo rzeczy, tam mleko, jakieś jedzenie, buciki, jakieś tam pierdoli. To jest sprawiedliwe, że pobierane to było z podatków ludzi, którzy nie... Ale dawniej, wiesz, za komuny też były takie różne podatki, jakieś tam było tak zwane bykowe, że na przykład mężczyźni, którzy nie mieli dzieci, tacy starzy kawalerzy czy jacyś tam inni, to oni musieli płacić podatki większe, było bykowe, jak ktoś chciał być bykiem, nie mieć dzieci, to musiał po prostu płacić na te dzieci innych ludzi. No to jest po prostu, na tym polega życie w społeczeństwie. Ale tak jak mówię, no PiS jeszcze odbudował stocznię, prawda, stocznia w Gdańsku była zamknięta, teraz jeżdżę sobie na wybrzeże, cieszę się, widzę z pociągu, że tam się coś dzieje, pamiętam lata, że tam była ruina, no nie? Ile kopalni oni odzyskali, Kasprowy Wierch odzyskali, po prostu bank PKO SA kupili od Francuzów, po prostu bardzo dużo rzeczy odkupili, walczyli, żeby tego Orlenu po prostu nie sprzedać, no nie? I tam cały szereg, ja musiałabym się przygotować, bo mogłabym po prostu jeszcze 100 innych rzeczy wymienić, a po prostu PO wszystko odwrotnie. Natomiast te inne partie typu Janusz Korwin-Mikke, no to dla mnie to jest chorągiewka, bo on, prawda, w latach 80., 90., jak ja go pamiętam, to był taki prosolidarnościowy, a potem zaczął się bratać znowu z tą lewicą, a potem jakieś znowu eksperymenty polityczne, no ten Leroy, Cookies, jakieś te inne ugrupowania, PSL, SLD, PO, to jest kompletnie wszystko, ich programy mi po prostu nie odpowiadają. A w PiSie też mi nie wszystko odpowiada, bo ja bym na przykład chciała pójść w niedzielę na zakupy, czy tam inne rzeczy robić, ale liczy się dla mnie to, że tu się buduje, wolę nie iść do sklepu w niedzielę, a że są pomniki żołnierzy AK i że się mówi w telewizji, że to byli bohaterzy, a nie mordercy, tak jak słyszałam przez większość swojego życia w telewizji o żołnierzach AK. Bo ja się urodziłam w 1970 roku. Ja po prostu, mnie w liceum uczyli, że w Katyniu Niemcy wymordowali polskich oficerów, a nie Rosjanie. Wszystko było przekłamane. Cała historia była zakłamana. To zajebiste liceum, przepraszam. Że uczono nas w szkole podstawowej i średniej, że Rosjanie nas wyzwolili, po prostu pomogli Hitlera zakończyć wojnę i pokonać Hitlera, prawda? A tak naprawdę to się zaczęło w 1944 roku, jak oni wkroczyli do Polski, to się już nie chcieli wynieść. Zaczęła się okupacja sowiecka, która trwała. Ja kończyłam studia, to dopiero się kończyła. W 1989 roku się skończyła, czyli po prostu 50 lat okupacji sowieckiej w Polsce. I przekłamanie całej historii. A teraz PiS zadbał o to, że to się wszystko zostało odkłamane, no nie? Jakby nie było PiSu, to by dalej nam wciskali kity różne historyczne. Przede wszystkim... Dla mnie takim testem, czy ktoś jest ubekiem, czy nie jest, to jest jeden test. Co myślisz o żołnierzach AK? Bohater? Czy... To jest ten test, tak? Nie, czy bandyta? Dobra, ja stąd spierdalam, bo to odklejona jesteś. Jak ktoś mówi, że to jest bandyta, no to ja już wiem, z kim rozmawiam. Jak ktoś mówi, że to był człowiek, który oddał życie za Polskę, no to ja uważam, że to jest patriota, nie? No to ale wiesz, jakby nikt nie jest bez wskazy, nawet oni. Powtórzę ten jak to? Oni walczyli po prostu w szeregach za Polskę z Sowietami, którzy tutaj wsadzili dupę i nigdy już jej stąd nie wyciągnęli, bo ci ludzie dalej tutaj żyją, te ich rodziny wzięli sobie polskie nazwiska w urzędach. Im ładniejsze nazwisko, tym prawdopodobnie mniej polskie jest. I po prostu mieli pieniądze, kamienice, fundusze i ci ludzie udają w Polsce. Ela, nie o polityce, bo to było trudne pytanie. Mówiłam, że w minutę to wyłożę, a już 10 minut. Tak, tak. Ela, a co myślisz o emigrantach z Wielkiej Brytanii?
i imigrantach w sumie z tego środowiska. Ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę albo którzy przyjeżdżają do Polski właśnie. Ale Polacy? No, Polacy, którzy wyjeżdżają albo ludzie z innych kultur, którzy przyjeżdżają do nas. No teraz oczywiście nie liczę tutaj Ukraińców, którzy przyjeżdżają, no bo taka jest sytuacja. A ludzi, którzy przyjeżdżają sami z siebie. No bo jest... Bo są dwa problemy, nie wiem, bo o co ci chodzi, ale ci chodzi o zagranicznych emigrantach, którzy przyjeżdżają. No dobra, tak. Nie o Polakach, którzy wracają do Polski. Zagranicznych. Że jest 500+, że jest becikowe, że są niższe podatki dla młodych ludzi i rzucają pracę za granicą i przyjeżdżają do Polski, bo tutaj jest lepiej niż w Anglii niejednemu Polakowi, który kiedyś emigrował za pracą i jego rodzice, a on teraz to pokolenie nowe wraca do Polski, bo tutaj jest łatwiej żyć niż gdzieś tam w Szwecji, Norwegii, Holandii, Danii, Belgii. Po prostu jest fajniejsze życie, więcej różnych socjalnego wsparcia dla kobiet w ciąży, jakiś start dla młodych ludzi i te nowe pokolenia, które się urodziły za granicą, przyjeżdżają tutaj masowo do Polski. No a jeżeli chodzi o emigrantów, to ja nie mam, ja jestem nacjonalistką, co prawda, ale po prostu uważam, że każdy ma prawo sobie tutaj mieszkać w Polsce. No a poza tym się zmienił mój stosunek bardzo też do problemu emigracji, imigracji, bo odkąd jest ta wojna na Ukrainie i się ogląda, prawda, jak się tam są mordowani ludzie, ostatnio mi tam zarzucano, że ja się użalałam, że dużo rzeczy, budynków jest zniszczonych, a nic nie mówiłam o ludziach, ale oczywiście głównie o tych ludzi chodzi, więc... Bo teraz bardzo dużo osób mówi, że tyle tych osób z Ukrainy zabierają pracę Polakom, miejsce i tak dalej, wszystko mają za darmo. No ale musimy im pomagać, bo u nich jest wojna, oni nie mają gdzie pójść, prawda? To jest dla mnie oczywiste. Więc trochę zmieniłam wtedy swoje podejście do tych ludzi, nawet innych ras, gdzieś tam z Anglii i tak dalej. No też po prostu mogą mieć, czy tam z Arabii Saudyjskiej, czy z dowolnego kraju, też mogą po prostu... Taką samą mają sytuację. W ich krajach nie mają warunków, żeby żyć, jadą gdzieś, żeby mieć lepiej. No tylko, że my tych ludzi z Ukrainy musimy przyjmować, bo oni gdzie będą jechać? 1000 kilometrów dalej? Przecież to kosztuje wszystko, więc przyjeżdżają do nas, nie? I w sumie dobrze się dzieje, że my im pomagamy, bo dzięki temu nie musimy brać tych emigrantów z tych krajów arabskich. Możemy uzasadnić w tej Unii Europejskiej, że udzielamy już tutaj pomocy, nie? Chociaż, tak, zmieniając temat, hejterki zdały Markowi ogłoszenie na stronie: Polak szuka żony Ukrainki, Ukrainka szuka męża Polaka. No i Marek mówi, że już dostaje bardzo dużo ofert od tych Ukrainek, spotkań. Bo go dali na stronę taką, na Facebooku, grupę. I że dostaje bardzo dużo już na Messengerze, zdjęcia mu wysyłają Ukrainki i chcą się, żeby się z nimi żenił. Tak, to jest nieciekawa sytuacja. I taki mówi, że ładne do niego piszą. To znaczy, nie, tego to tak nie wiem do końca, ale podejrzewam, że ładne piszą, bo te Słowianki są ładne, nie? Jesteście tam, czy nie ma was? No tak, no bardzo ładne. Jesteśmy. Piszą do niego jakieś blondynki z niebieskimi oczami, z dużymi biustami. 25-letnie, no to kurwa, co ja, jak ja mogę z nimi rywalizować? Także jest sytuacja ciężka tą emigracją, no ale trudno, no to co mam zrobić? No tak chciałam trochę zakończyć ten temat polityczny. Słuchajcie, coś tam jeszcze, jak chcecie, to coś powiedzcie i co, będziemy spać powoli, nie? Bo ja nie chcę tu jakiejś pogadanki wam truć. Weźcie jeszcze coś tam pogadajcie sami, kochani widzowie, trolle, hejterzy, stalkerzy, fani, antyfani, widzowie, czytelnicy, internetowi, obserwatorzy, znajomi, nieznajomi. Ja już mam na pamięć takie slogany. Powiedzcie, jak się czujecie, co tam was dręczy i ten. Idziemy spać, nie? Ale że wszyscy czekają, co Janys napisze na przedpokoju.
A czemu on ma coś pisać? On coś tam pisze? Jeszcze nie śpi. Pisze no o... Rozmawiałem o systemie podatkowym w Polsce. No ale ja nie ja się ucieszyłam, bo ja nie sprawdzałam poglądów politycznych. Widziałam tylko, że Michał Świderski popiera PiS, nie? Zawsze wszystkich maltretuję o te poglądy, jak biorę do współpracy, ale nie zapytałam ani Mruka, ani Janysa o poglądy, ani właściwie Marka, jak tam z nim zaczęłam flirtować. Mnie się bardzo ucieszyłam, że oni wszyscy też PiS popierają. Więc fajnie trafiłam. Ale no. Oczywiście, jak ktoś popiera inną partię, to mi to nie przeszkadza, bo ja mam na przykład ten fotograf taki, który mi tam dużo pomagał przez ostatnie 20 lat, ten Bogdan Zimowski, który mi tam pomagał też z tym komputerem Marka poustawiać wszystko, to na przykład on nie lubi PiS-u, nie lubi katolików, jest raczej ateistą, ale jakoś mi to nie przeszkadzało we współpracy z nim, nigdy mu nie dokuczałam za jego poglądy, a on za moje też nie, chociaż po prostu wiele razy próbował mnie nawrócić, zmienić mi te poglądy, nie, zwłaszcza religijne, żebym się odwróciła od katolików. No ale nawrzeszczałam na niego parę razy, żeby mi dał spokój, przestał mi robić pranie mózgu, że ja mam taką religię i nie zmienię. No i bałam się, że się obrazi, ale wtedy już w ogóle nie poruszał tematu więcej. Bo była taka sytuacja, że on często wyśmiewał księży po prostu w moim towarzystwie, prawda? Tam pod kątem pedofilii i tak dalej. No i po prostu już kiedyś się wkurwiłam o to strasznie. I zrobiłam mu taką zadymę, jak Markowi kiedyś przez telefon tam gdzieś krzyczałam. Nie, tak się wkurzyłam na niego, że mu tam wykrzyczałam wszystko i że cały czas mnie tam indoktrynuje, nie? Myślałam, że mnie wyrzuci z tego swojego, z tej swojej pracowni, ale nie odzywał się jakiś czas, no i przeszło mu potem. Już mniej więcej nigdy nie... Czyli wygrałaś tą dyskusję. No, on się bał, żebym mu tam mieszkania nie zdemolowała, tej pracowni, bo mnie tak szlak trafił. Czasami jest tak, że musisz po prostu wywalczyć sobie jakiś szacunek, nie? Ale on to zrozumiał i... Zasady ulicy i te sprawy. I mnie odpuścił po prostu, nie? A ja się do niego nigdy nie przypierdalałam, że on nie lubi PiS-u, czy tam nie kazałam mu zostawać katolikiem, nie? Ale... Tyle dobrego po twojej stronie w takim razie. Ale chodzi o to, że większość, na przykład prawie wszyscy fotografowie, jakich znam, to nie lubi PiS-u, tylko są właśnie PO-wcami, nie? Więc ja nie mogę po prostu się rzucać na ludzi o poglądy polityczne, bo nie miałabym z kim pracować. I to jest w ogóle takie głupie, chodzę do takiej jednej cukierni, nie? Gdzie tam, no muszę tam kupować, bo często tam bywam. Z różnych powodów. I zawsze ta właścicielka się mnie czepia, że ja popieram ten PiS. Nie chce mi wydać reszty, czy tam pobrać pieniędzy z karty, tylko próbuje mi tam przez parę minut wcisnąć jakieś teorie, nie? Ja muszę grzecznie czekać na tą forsę. I mi truje po prostu, bo myśli, że przy okazji sprzedaży pączków mnie sprowadzi na właściwą drogę, nie? Czy tam, tutaj na tej okolicznej stacji benzynowej też kiedyś pracował taki chłopak, co mnie też po prostu zawsze maltretował. Przychodziłam sobie kupić piwo, chciałam sobie szybko wrócić do domu i sobie wypić, nie? A on mi, kurwa, zanim mi tam wydał pieniądze, to mi 10 minut mówił, że PiS to są skurwysyny i w ogóle po prostu czekałam na to, żebym mogła wyjść. Czy tam gadał i nie mogłam się pożegnać, nie? No, ale on już tam nie pracuje. Ale zmierzam do tego, że ja takim ludzi nie jestem taka nachalna, nie? Ktoś sobie popiera kogo innego, no to jego prawo, nie? No tak, ale w sumie jak przychodzisz do sklepu, no to masz też prawo przerwać tej ekspedientce i powiedzieć, czy tam do piekarni, że nie chce ci się słuchać o jej poglądach, tylko kupujesz pączkę i spadasz, nie? No ale właśnie się nie da, bo gada do ciebie, trzyma ci te pieniądze. Trzeba by awanturę zrobić. Musisz jej zwrócić uwagę któregoś razu i tyle, i pewnie skończy. No ale oni właśnie tak to robią na tyle nachalnie, że się nie da w ogóle po prostu zwrócić uwagi. Nie wiadomo co powiedzieć, wiesz. Trzeba by powiedzieć, kurwa, mać, spieszę się, dawaj te pieniądze, a ja stąd wypierdalam i odwal się ode mnie.
Tylko to pomogło. Słuchajcie, ja już zachrypłam od tego gadania, nie wiem. Ale że ta moja kamera wyrabia, ja mam cały czas, jestem na wideo sobie tutaj swoją buźkę nagrywam. Makijaż już dawno się utlenił, nie ma. Buzia czerwona. Ale widzicie, nie wiem, czy tam buziaczek to nagrywa, dlatego ja to nagrywam, nie? Po prostu... Ja uważam, że ja jestem fajną osobą, pozytywną, nikogo się nie czepiam. I, no i sami po prostu powiedz, zobaczcie, jak mnie ci hejterzy gnoją i dlaczego, i czy oni mają rację w ogóle, nie? Przecież i poglądy polityczne mam fajne z mojego punktu widzenia, ale i moralnie jako człowiek jestem w porządku, nikogo nie prześladuję, nie nękam, nie? Potrafię żartować, uzewnętrzniam emocje, ludziom się to podoba. Jak jestem szczęśliwa, to okazuję, jak jestem wściekła, to tego nie tłumię. Jak mówię, że się zabiję, to też mówię do kamery. Przynajmniej po prostu nie okłamuję tych widzów, nie? I tak mnie gnoją po prostu za to i przypisują mi jakieś cechy. Zwykły hejt po prostu. Jeszcze jakbym dzisiaj akurat nie piję żadnego alkoholu, jakbym sobie jeszcze sączyła coś, to jeszcze alkohol mnie tak fajnie nakręca. Tylko, że czasami potem zapominam, co chcę powiedzieć, albo nagle ogarnia mi jakiś zły humor, więc nie chciałam też ryzykować. To dobry pomysł akurat. No, staram się właśnie na tych live'ach nie sięgać po alkohol, albo na przykład... Już sobie tak wykombinowałam to, że... Bo ja przed tym źle robiłam, bo ja po prostu przed live'em się denerwowałam, już sobie tam zaczynałam jakieś pić piwo i jak zaczynałam robić live'a, to już byłam... Już we krwi ten alkohol był. I faza przyjemności picia alkoholu to była długo przed live'em, a jak włączałam live, to już byłam wkurwiona albo senna. I kurwa, nie mogłam robić tego live'a, nie? Bo już byłam w tej fazie schyłkowej. Więc teraz sobie wykombinowałam, jak to ma być i dopiero sięgam po alkohol jak pod koniec live'a, nie? Żeby wejść w tą fazę tej rozkoszy krążenia alkoholu sobie tam po tym organizmie i uderzania do mózgu, nie? I czuć taką euforię. A w momencie, kiedy, bo ja zawsze po fazie takiej przyjemności mam fazę gniewu, a potem fazę, że mi się chce spać, nie? Więc jak już się zaczynam wkurwiać, to wtedy mówię, drodzy widzowie, muszę już kończyć, bo jestem senna. No, a jak nie skończę, no to będę tam coś demolować pokój albo się awanturować, nie? A potem w ogóle zasnę. Także już wykombinowałam, jak z tym alkoholem trzeba po prostu działać. Jeszcze tak a propos alkoholu, no to z kolei z alkoholem nigdy nie wiadomo, jak to jest, bo czasami, często po alkoholu jest tak, że się ma ochotę na seks, no nie? A czasami jest tak, że masz ochotę na seks, a potem uprawiasz ten seks, no i nie jest za ciekawie, bo jakoś po prostu tłumią się te doznania, nie? No i to kurde, z tym alkoholem nigdy się nie da właściwie... przewidzieć, jak to zadziała. Alkohol jest afrodyzjakiem naturalnym, ale no niestety no czasami nie wychodzi, tak? No, że po prostu masz ochotę na ten seks, jak się dziewczynę chce poderwać, zaciągnąć do łóżka, no to się jej daje jakieś chin-chin, truskawki, czekoladki, tam coś, nie? Ona wypije tam parę tych kieliszków, już aha, fajnie i już jest wszystko łatwiej idzie, nie? No, tylko, że potem pod wpływem tego alkoholu niektórzy mają problem z uzyskaniem orgazmu, mężczyźni z erekcją i tak dalej. No nie, to nie muszę wam mówić, bo znacie się na tym. No ale to mówiłam bardziej pod kątem live'u, że z live'ami też jest tak, że trzeba wiedzieć w którym momencie ile można skorzystać z tego alkoholu, żeby sobie nie zawalić takiego live'a. Jeszcze trzeba mieć na uwadze to,
jeśli policja wjeżdża na chatę z alkomatem i będzie cię badać, i będzie cię szukać dziecka po całym domu, w wersakach i w szafach, czy go nie schowałeś, i trzeba się wszczelić z tym alkoholem w taką porę, żeby jak oni akurat ci wyważą te drzwi i będą chcieli cię spadać, to żeby mieć tam najwyżej 0,1, nie? A nie 1,5 promila we krwi, a tu dziecko sobie leży za ścianą i śpi, nie? Bo obawiam się, że mogłabym mieć problem wtedy, nie? Biorąc pod uwagę to, że już mam pewne problemy, więc po prostu... Słuchajcie, chciałam tak na koniec tutaj troszeczkę trudne tematy. Wiem, że tam będą nagrywać, będą po prostu komentować, ale ja właśnie, to jest taki przykład, że ja właśnie lubię, ja właśnie celowo takie różne głupoty mówię. Głupoty, to znaczy ja tak myślę, to jest prawda, co powiedziałam, nie? Ale ja wiem, że hejterzy to sobie wezmą, nie? A tak, stara rura tutaj kombinuje, pewnie chleje przed live'em, chleje kurwa po live'ie, a w trakcie to nie. Czyli trzeba jej teraz policję przysłać po live'ie. Ty powiedziała, że chleje akurat pod koniec live'a, więc trzeba jej na chatę wjeżdżać nie o 23, tylko o 2, bo no, o 2 będzie najebana, nie? Wiecie, ja wiem, że hejterzy to łykną teraz jak takie, jak to się mówi, że łykają jak pelikany. No. Że łyka się jak pelikan, czy jak kto? Tak, jak pelikan. No, to oni to teraz łykną jak pelikany i kurwa, ja będę kończyć live'a i będę miała tutaj 3 radiowozy pod klatką. Bo się przyznałam, że piję dopiero pod koniec. To teraz mi nie pozostaje nic innego, jak was prosić na koniec tej rozmowy, żebyście mnie na live'a przyjęli do chaty, żebym mogła sobie u was bezpiecznie live'ować i sobie drinkować i nikt mnie kurwa nie będzie kontrolował, nie? Nie żebym akurat potrzebowała się napić, tylko tak sobie żartuję, nie? Kto ma jakieś ładne mieszkanko i w piątek za 2 dni... Można by zrobić live'ika. Michelin ma duże mieszkanie na wsi. No mam. Umówmy ale się Kuba, gdzieś. Ale gdybyś Kuba, który tam rozmawiał o alkoholu, to dowiedzmy się, że też cię z chęcią przyjmie na chatę. Bo też w ładnej rezydencji mieszka. Ale nie musi być jakaś rezydencja, bo mi wystarczy gładka ściana, podłoga, żeby nie było mebli. A mogłobyś nawet meble, bo mam po prostu takie przenośne studio fotograficzne, czyli 2 statywy, taką poprzeczkę, tła kolorowe, mogę sobie to rozłożyć, zasłonić każdy mebel, nie? Tylko żeby było odejście od tego tła do komputera z kamerą jakieś ze 4 metry, nie? I na szerokość troszkę, żeby nie wychodziły tam... Mi się strasznie nie podoba, jak meble widać na nagraniach. Moim zdaniem to jest straszna wiocha. No, a ja jestem skazana na tą wersalkę czerwoną, ale to jest jeszcze do przyjęcia. Gorzej, jakby to była jakaś meblościanka. W każdym razie wystarczy jakaś ściana, no. Zastanówcie się, jakbyście mieli jakieś pomysły, to mnie zaproście. Tylko, że ja we Wrocławiu mieszkam. To jest ten problem, chyba. Nie, to musi być tutaj Kraków, okolice. Gdzie ja będę do Wrocławia? Ale Kuba właśnie mieszka obok. Kuba, wypowiedz się. To jest mój znajomy. Może być, nie musi być jakiś akurat przystojny chłopak, może być jakaś dziewczyna fajna, ktokolwiek, nie? A to Milska w takim razie. Może być po prostu jakieś mieszkanie studenckie. Tylko musi być ten, internet szybki. Ale kurde, ale ja w ogóle marzę, żeby tak zaskoczyć tych widzów, nie? O, cześć widzowie, jestem tutaj, mam live'a. Zaprosiło mnie 2 kolegów i to oni będą teraz moimi asystentami. No ja sobie prowadzę live'a, tam jeden mi mówi, o, bolą mnie plecy, mogę prosić o masaż pleców. No i tam ten jeden masuje plecy, a ja, o, jak przyjemnie, ale mam fajnego asystenta. A do drugiego mówię, możesz mi nalać coś do picia? Jak po prostu pierdoli całego live'a. Wszystkim by było zazdrość, nie? Hejterów by szlak trafiał, że nie mogą mi nasłać policji, bo nie wiedzą, gdzie są.
A na koniec live'a bym powiedziała, słuchajcie, dzisiaj kończę wcześniej, nie będę live'ować do drugiej, tylko muszę skończyć o pierwszej, bo teraz przejdziemy do części prywatnej wieczoru, bo muszę tutaj jakoś poświęcić czas tym swoim asystentom, skoro mnie przyjęli. No, i podejrzewam, że Markowi chyba byłoby przykro, nie? Nawet jeśli bym go uprzedziła wcześniej, że będzie taka sytuacja, zrobiłabym to. Nie wiem, czy on by to w ogóle zaakceptował. Obawiam się, że nie. Ale byłoby fajnie, nie? Dla wszystkich byłaby konsternacja, ale w ogóle jeszcze jakby byli tacy przystojni, nie? Jesteście tam, czy śpicie? Jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy. Jednemu bym kazała chodzić w dżinsach bez koszulki, nie? A drugiemu w koszulce, ale w jakiejś tam bokserkach. Jakieś tam owłosione nóżki. Ja strony. Mogę robić co służącego, ale pod jednym warunkiem. Pozwolisz mi wejść na live'a w stroju takiego futrzanego lisa. No spoko, ale czemu tak akurat? A, bo bardzo interesuję się kulturą fury. Bardzo mi się podoba przybieranie za zwierzęta. Ale mówisz serio, czy jaja sobie robisz ze mnie? Nie, tak nie, no jaja sobie serio. Robi. Nie, nie, mnie na przykład to interesuje i... Ale to jest coś takiego, że są tak, takie jest, ludzie, co oni się za te zwierzęta przebierają, nie? No ale słuchaj, jest taka strona RedTube i tam masz całą kategorię dotyczącą tego. Ale jak to się nazywa? Fury. Aha, ale oni w tych strojach tych zwierzaków na przykład uprawiają seks? No tak, to jest cały jakby ambaras na ten temat. No właśnie dlatego zapytałam, bo się właśnie tak domyślam. Ale co, że jest kobieta na przykład lis i sobie tam uprawia seks z jakimś kotem, dajmy na to? No tak, na przykład. Czy na przykład dwa lisy muszą być? Nie, no konfiguracja. Konfiguracje mogą być bardzo różne. Tak, bardzo różne. Matka nam trochę daje wolną rękę w tej sytuacji. Ale to są takie stroje, co... Da się tam po prostu dostać do ust i do jakiejś części ciała potrzebnych do seksu. No to masz na przykład tylko maskę na głowę i jakieś takie łapy, powiedzmy, na ręce i na nogi, a resztę masz odsłoniętą, nie? No i świrujesz. Jakiś jeszcze ogólny. Kurde, to ja bym chciała takiego służącego na live'a i byś opowiedział o tym, a potem ja bym sobie wskoczyła w taki strój i moglibyśmy się poprzytulać troszeczkę na koniec, bym cię dostała jakiegoś strzału. By się dziwi, kurde, no to ona już kompletnie jej odbiło, tej starej Gawinowej. Nie? A jakie by zwierzę wybrała? No to ja bym chyba chciałabym być kotem. Ale zależy, musiałabym pomóc na sumy, nie? A dlaczego kotkiem? No bo kukułażyca. No bo ja jestem... Zauważyliście, że ja mam tak... Tak siadam jak kotek, nie? Tam nóżki tak jak kotek, ogonkiem macham. Ale to jeszcze pani by musiała jeszcze... Znaczy, Ela, przepraszam, miauczyć najlepiej do tego. Troszeczkę bardziej wczuć się w rolę. To wtedy jest największa satysfakcja z tego. Ale wiesz, w ogóle, Elu, ten ogonek sobie trzeba gdzieś wsadzić, żeby się trzymał. Ale nie, bo myślę, że mogłabym być też takim lisem właśnie, takim lisek, taki lisek też jest ładny, albo na przykład, nie wiem, tam jakie... Te kopytne jakieś zwierzaki, to się nie widzę raczej. Bardziej te ssaki takie. To znaczy, kopytne też są ssakami, nie? Ale te, o, jakaś małpa... Byłaby fajna, małpką można mogłabym być. Ale na przykład już jakimś tam lwem to niekoniecznie. Nie wiem, to trzeba by oglądać te kostiumy. Jakiś ryś. Jakaś panterka, nie? Takie... Moim ulubionym jest Chopin. Ja bardzo lubię Chopin. Jestem fanem i najczęściej za Chopa się przebieram. ale ja mam... Kurde, seks z Chopem. Ciekawie to brzmi, ciekawe doświadczenie. Na przykład mój kolega bardzo lubi jelenie. A to mógłbyś prowadzić seks shop i być w stroju shopa. No i... Ile ludzi tyle wie pani, upodobań, nie? Że Ela, przepraszam.
Ale tak, no bo to co w ogóle, pamiętam, że dawniej było w telewizji, teraz jednak odkąd trochę ten PiS dominuje też, to muszę powiedzieć, że jest mniej takich programów, bo kiedyś oglądałam o tych ludziach, co się podniecają balonami, że pompują balony, muszą być balony tam w łóżku, w sypialni, jak nie ma balonów, to nie ma przyjemności z seksu, nie? Czy tam jakieś inne mają pomysły, nie? To jest takie trochę dziwne wszystko, nie? Czy tam się za te zwierzaki przebierają? Oj, czy tam dziwne. Seksualność jest generalnie, no wiadomo, takim spektrum szerokim dość. Ja nie mam takich po prostu jakichś fetyszy. Może jeszcze, ale po prostu nie odkryłaś. No, może właśnie nie odkryłam, no. Ale nie, na pewno nie jakieś tam domina, to nie interesuje mnie to raczej. Ale wy, Władysławowi, miałaś jakieś tam sprzęty takie skórzane, fajne? No bo ja sobie to wzięłam tak dla hecy, ale mnie to w ogóle nie interesuje, Marka zresztą też nie. Ja sobie tak wzięłam to dla hecy po prostu, bo ja to miałam w studio fotograficznym. Natomiast... Nie, mnie to w ogóle jakoś specjalnie nie pociąga. Na szczęście Marka też nie. A miałaś kiedyś taką sesję... Miałaś kiedyś sesję właśnie z użyciem takich akcesoriów? Po prostu był taki okres, że robiłam warsztaty fotograficzne. Jeszcze w czasach, kiedy takie duże studio fotograficzne z kolegą wynajmowaliśmy. I mieliśmy tam strasznie wysoki czynsz i wymyślaliśmy różne rzeczy, żeby przyciągnąć ludzi, którzy biorą udział w tych warsztatach, więc brało się modelki i się wymyślało zawsze tematycznie, no nie? Raz na przykład nauka robienia portretu, potem następnym razem, żeby było coś innego, no to akt artystyczny, potem jakieś tam futurystyczne, no i potem znowu następnym razem taka domina na fotografii, nie? I damskie i męskie stroje i to żeśmy liczyli na to, że przyciągniemy takich ludzi, co się tym interesują, wezmą sobie jakiś aparat, zapłacą tam 200 zł za udział w warsztatach, po to tylko, żeby sobie popatrzeć na takie ładne modelki, że mają na sobie takie stroje, nie wiem, tam móc podejść bliżej, dotknąć je na zasadzie, że tam prosi, żeby gdzieś przeszła obok, i że może ją sfotografować, zrobić sobie zdjęcia. No i wtedy przyciągaliśmy, że takich ludzi były pieniądze na ten czynsz, nie? A ponieważ... A można model... gdzieś zobaczyć te zdjęcia? No to raczej... No czy nie, to nawet było, że publikowałam w internecie. To już tam było jakiś czas temu, jak moja córka była mała i te modelki nie zawsze chciały występować w tych strojach, więc ja się bawiłam, występowałam w podwójnej roli, byłam w potrójnej roli właściwie. Byłam organizatorem warsztatów, fotografem, który tam instruował, jak obsługiwać aparat, tam coś robić, pomagałam w ustawieniu światła, a jak nikt nie chciał, nie było, brakowało osób, które by chciały po prostu wskoczyć w te ubrania, no to ja jeszcze wkładałam. No bo generalnie chodziło o to, żeby to studio fotograficzne utrzymać, ale to wszystko było w imieniu jakiegoś działania artystycznego, bo to nie była jakaś seksualna akcja, nie, tylko to były takie zdjęcia artystyczne, nie pornograficzne, nie, z jakimś fajnym światłem, coś w tym stylu. No i z tamtego okresu to mam po prostu, nie wiem, no parę tysięcy zdjęć w tych ciuchach, no i teraz nie mam co z tym zrobić. Wrzucę na Facebooka, to ban. Wrzucę na Discorda, to opieka społeczna. I komu mam teraz to pokazać? A naprawdę zdjęcia są fajne. No nam to pokaż. Nie, to tam sobie pokażę po prostu na zasadzie, że coś można zawsze obrobić, nie? No to mam tych różnych ubrań, ale przeróżnych też stroi z okresu, jak miałam większe studio fotograficzne, to mam całą garderobę tam w garażu, w piwnicy pochowane te rzeczy. Jak sobie uruchomię znowu to studio, to sięgnę po te rzeczy, to się przyda. Słuchajcie, bo ja nie mam zegarka. Która godzina? 1:50. No to co? To kończymy, nie? A to ja mam jednak jakiś zegar biologiczny, bo ja zawsze te live'y do drugiej mi się właśnie włączył budzik,
że trzeba kończyć. Przepraszam, że za dużo gadałam, nie? Kończymy, bo tam ten chłopak, co prowadzi kanał Kocham Elę, chciałam go pozdrowić, to jest z naszego Discorda Gang Eli Gavin i on nas nagrywa i ma takie fajne filmy, że tam widać, kto mówi, co napisy. No, to nie będę go przecież trzymać, ile on już godzin nagrywa. Od 11 do 2, 3 godziny. No to dość, nie? A zajeździ sobie chłopak komputer i nie będzie nagrywał następnych filmów. Natomiast jeśli chodzi o tą Iskariotę, to akurat jego sprzętu mi nie żal, bo nie lubię w ogóle tego twórcy i tego, co się dzieje na tym kanale i tego, że on manipuluje, dodaje komentarze, sugeruje rzeczy, których nie ma, nagina jakieś fakty. Przynajmniej od nas, ten z gangu Eli Gavin, chłopak, który prowadzi ten kanał Kocham Elę, to on przynajmniej tak obiektywnie, nie tylko nagrywa, wrzuca gotowy materiał i koniec. Także pozdrawiam autora, twórcę kanału Kocham Elę. Jak będzie kiedyś się chciał ujawnić, który to jest z naszych użytkowników, no to go poznacie. Niektórzy wiedzą już. No i dziękuję wam za rozmowę. Chyba było fajnie. Tylko teraz nie wiem, o czym będę mówić na live, bo wszystko, co miałam do powiedzenia w tym tygodniu, to powiedziałam teraz. O, akurat mi się skończyło miejsce tutaj na dysku kamery. Jesteście? Halo? Przepraszam, czy mnie słychać? No. Elo, chciałam tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dzisiaj weszłam, ponieważ bardzo miło się ciebie słucha. Widać, że masz swoje zdanie i się go trzymasz. Bardzo dobrze jest też argumentujesz, także bardzo się cieszę, że mogłam cię w jakiś sposób poznać i pozdrawiam i życzę bardzo miłego wieczoru. No, dziękuję bardzo. Ja właśnie po prostu tak na spokojnie to próbuję udowodnić ludziom, że jednak nie jestem świnią. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mogłam jeszcze zdążyć na rozmowę z Elą. No, już kończymy powoli. Do drugiej. A, no to jeszcze 6 minut mam, akurat palę papieroska, no to tak sobie tutaj 6 minut z wami posłucham, pogadam i pójdę spać. Dopiero przyszłaś? Tak, wiesz co, musiałam kolegę odwieźć z lotniska do domu. Aha, aha. No to, ale nie martw się, bo będzie nagranie na kanale. Ale zresztą to nie wiem, co to jest takie bardziej dla komisarzy. Znaczy wiesz co, ja tutaj wchodzę po prostu czasami pogadać z tobą czy z innymi, nie interesują mnie jakieś tam nagrania całych, wiesz, godzinnych rozmów, bo no, po prostu wiecie. Chodzi o to, żeby porozmawiać z tobą i z innymi użytkownikami. No, dzisiaj to kurde zdominowałam rozmowę. Powinnam sobie trochę język zawiązać, bo za dużo gadałam. Straszną jestem gadułą. Ale ciebie się przyjemnie słucha, bo ja na przykład jestem małomówna i lubię słuchać, jak ktoś mówi i czasami strącić swoje zdanie. No, a nie wszyscy. Jak czasem właśnie z tym moim przyjacielem youtuberem sobie tam spędzam czas, to on mówi, możesz już przestać mówić. Ale widocznie jak masz coś do powiedzenia, no to mów. Dlaczego masz milczeć, skoro masz coś do powiedzenia, no? Ja pamiętam, jak on był, nigdy nie był w Krakowie, no i go wzięłam na wycieczkę z mojego domu na Wawel, idzie się tam 3 kilometry, ale tam zaparkowałam samochód nad Wisłą, żeby było bliżej, nie, i tam mu wszystko opowiadałam o tych zabytkach i myślałam, że tak mu się podoba, taki jest zachwycony. Wracaliśmy z tego Wawelu, a on mówi, możesz już przestać mówić. Ojej, ja byłam raz w Krakowie na Wawelu, niestety sama to zwiedzałam, ale następnym razem jak będę, to mam nadzieję, że umówimy się na jakieś porterka albo kawę albo coś. No, no chętnie, tak, oczywiście. Także... No, to...
Będziemy za chwileczkę kończyć. To dziękuję bardzo wam, kochani. No ja też dziękuję, że tutaj mogłam chwilę was posłuchać. Wszystkim życzę dobrej, spokojnej nocy. Ja sobie włożę okulary, zobaczę sobie. Czy tu w ogóle są jeszcze jacyś ludzie? Są. Jesteśmy. Nie będę mieć picie. Dobra, śpimy, bo ja muszę wstać. Jeszcze mogę tam parę minutek, bo o 7 rano pobudka do szkoły. Ja się muszę wam przyznać, że ja po prostu... Jak tak siedzę po nocach, nie, to ja potem zawalam dzień, bo ja muszę wstać rano dziecko do szkoły wyprawić, nie? Potem coś tam próbuję zrobić, to nic mi się nie chce, bo jestem senna. Piję kawę, tak, coś tam sobie piszę, nie? Nigdzie mi się jechać, nie chcę tam nic załatwiać, przesuwam wszystkie sprawy, a znowu spać nie pójdę. I takie po prostu pół dnia do dupy potem jest. No, ja rozumiem. Ja też jak tak posiedzę czasami w nocy, to później ten dzień następny jest taki rozwalony, tak ciężko się za coś zabrać. No, bo pasuje jednak się przespać tam w ciągu dnia, odespać to. Nie zawsze są warunki. A wtedy nie podejmuję jakichś takich trudnych akcji gdzieś tam, jakichś wyjazdowych coś. I kurde się tak słaniam potem przez pół dnia. Na szczęście po tych live'ach to mam sobota jest i to sobie mogę spać bez wyrzutów sumienia, nawet choćby do 15 mogę spać. Ale ja mam podobnie, bo ja twoje live oglądam zawsze do końca, a później w sobotę to przed 12 raczej się nie budzę, no bo te live'y no to tak do drugiej, trzeciej trwają. No. Ja mam jeszcze o tyle fajnie, że na szczęście moja córka w te wolne dni to też śpi do południa, więc nie muszę rano wstawać. No, ale w tygodniu, tak jak dzisiaj, no to jest trochę gorzej, no bo ciężko mi będzie sobie spać do południa, nie? No, dlatego ja też wszystkich już żegnam, bo jutro muszę zawieźć mamę do lekarza i mam jeszcze kilka innych spraw na głowie, także powinnam się kłaść, mimo że bardzo przyjemnie się rozmawia, ale no życzę wszystkim na czacie no spokojnych snów, tobie Elu też, spokojnego następnego dnia. No i czekam na kolejne filmy, bo oglądam wszystkie. Dziękuję, a ty jesteś chyba jakąś taksówkarką, bo tu kolegę na lotnisko, tu mamy do lekarza. Znaczy wiesz co, no mam prawo jazdy i po prostu pomagam komuś jak mogę, tak? Jak ktoś nie ma prawa jazdy samochodu, no to pomagam. Jak tak lubisz, jesteś zawodowym kierowcą. A wiesz, że myślałam o tym, żeby na jakiegoś Ubera iść? To zawsze jakieś pieniądze w sobie. No kurczę, mam swój samochód, dość dobrze jeżdżę, ponad 3 lata, no to czemu by nie? Ale bo jest taki youtuber jakiś, co on zawsze siedzi w takiej limuzynie na tym siedzeniu i nawija. I jedzie ten kierowca, nie? A on tam siedzi w tym samochodzie i kurde, robi wszystkie filmy w samochodzie. I mądrze mówi, nie pamiętam jak on się nazywa. Ja też ale pożegnać. Kurde, ale czy to jest tak wygodnie? Też chciałbym cię pożegnać w międzyczasie. Mam nadzieję, Ela, że cię zobaczę na jakimś wyższym stroju, jakiegoś lica, kiedyś na live'ie. Trzymajcie się wszyscy. I o, to dobranoc. Załatwcie mi taki strój, kurde. Ja nie mam takiego. Załatwimy ci, załatwimy. A tym czasem też spadam, bo lecę do pracy do szpitala rano, także cześć. Dobranoc. No właśnie. No, to... dobranoc, co też już się wyłączam. Dobranoc. Tak, no to kończmy wobec tego kolorowych snów. Ja też wobec tego idę spać. No to pa. Dobranoc, papa. Bye, bye. Bye, bye. Dobranoc, Elu. Dobranoc wszystkim.